każdy o tym dobrze wie, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Miłość każda jest jak lek na kłopoty i zmartwienie. Póki czas, poznaj jej smak, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Witamy z gołębników lotowych Piotra Komisarskiego z oddziału 0185 Zwoleń. Witam, witam wszystkich hodowców. Nazywam się Piotr Komisarski. Lotuję w oddziale Zwoleń w okręgu Lublin. Tak jest. Piotrek, pierwsze pytanie. Jestem u Ciebie pierwszy raz, więc chciałbym poznać, jak Twoja przygoda z gołębiami się rozpoczęła. Później przyjdzie czas na to, żeby opowiedzieć trochę więcej o wynikach. Na razie nie wspominałem, ale jesteś w tym roku mistrzem okręgu Lublin na młode. Żona. Żona, tak, dokładnie. Żona. Żona jest. Jest też wynik w kategorii C i jest w kategorii A. Kategoria A. Ale to o tym porozmawiamy później. Na początku pasja do gołębi. Skąd się wzięła w Twoim życiu? No, zaczęło się, jak to się mówi, praktycznie od, no, praktycznie od dziecka, bo to gołębie były zawsze w domu, hodował tata. Hodował brat, który czynnie lotował i to dość dobrze lotował gołębiami. Ja tam byłem po prostu zawsze przy nim. Zacząłem już sam lotować gołębiami, tak no próbować powiedzmy w 2006 czy tam 2007 roku. Jako tam, nie wiem, bardzo tam młody, nie wiem, 18-17-letni chłopak. Później było już lotowanie gołębi po prostu, no niby nie na siebie, ale na brata, ale z bratem. Po prostu w ten sposób, że brat pracował za granicą, ja tymi gołębiami lotowałem. W ten sposób. No i to takie było, że jako byłem, tak jakby powiedzmy, no, pielęgniarz przy gołębiach. Przyuczałem się do zawodu hodowlanym. Wyniki, tak jak się zaczęły, po prostu, no ogólnie brata były wyniki dość dobre, bo to ogólnie mówiąc na szczeblu oddziału, nie tam powiedzmy, że wyżej. Jak brat zginął w wypadku tam w 2009 roku, po prostu ja już przejąłem wszystkie te gołębie. No i jakieś tam ambicje miałem po prostu to, żeby to pokazać, że tymi gołębiami się da latać. No w 2010 roku już zrobiłem mistrza oddziału na stare. W 2011 roku tak samo poprawiłem wynik. No ale wiadomo, człowiek młody po prostu okazało się, że nie ma tego po prostu jeszcze, że jest duża po prostu potencjał do prowadzenia gołębi, ale nie ma
jeszcze wiedzy? Takiej wiedzy po prostu, takiego daru do parowania gołębi, dobierania par gołębi, żeby te gołębie leciały. No i taka pauza była po prostu, jak się przeprowadziłem już tu na działkę z gołębnikami swoją w 2016 roku, to tam pierwszy gołębnik powstał już na młode. Później wyniki się zaczęły dopiero w 2018-2017 roku, po prostu wybudowany był już drugi gołębnik. Gołębie były sprowadzone od kolegi Kazimierza Połczyńskiego, po prostu tak żeśmy się dogadali, oczywiście dobrze się przyjaźnimy. On zakończył hodowlę gołębi, po prostu w sensie lotowaniu. No i tak obaj doszliśmy do wniosku, że wszystkie gołębie lotowe zabiorę ja. Zabrałem około 40 gołębi. Wtedy to był oddział, to jest z oddziału Przysuchy. On tam lotował wtedy, pamiętam, w Końskich. No ale zakończył po prostu tą karierę lotowania. I taka umowa była, że po prostu uchowam mu 40 młodych za to gołębi. No i w 18 roku już zrobiłem mistrza oddziału tymi gołębiami na młode. Nie? No i dalej te gołębie są do dzisiaj oczywiście. Tam około połowa z nich jest na rozpłodzie do dzisiaj. Jeszcze ciekawostka, wtedy dałem mu te 40 młodych po prostu w zamian za te stare. Z czego tam zostało 30 chyba 5 do lotu, 33 skończył u niego lot z tych gołębi. Nie? No nie wiadomo, u nas jest ciężki teren, sporo tych gołębi ginie i może jakby inaczej przy nich popracował, to może by tak nie ginęły, ale to trzeba by poświęcić całe życie wtedy gołębiom, a nie... Tak, tylko gołębiom myślę. Tak, nie tylko, nie tym, nie. Czyli 2018 rok to było pierwsze zwycięstwo na młode. Tak, to był pierwszy raz w życiu zrobiłem, nie, w 15 rocznym roku tam byłem mistrzem na młode, ale to z całości. Ale tak to już tak od 18 już na nowym miejscu. I te wyniki. Ci się to lotowanie młodymi też? No wolę starych loty. No ja to wiadomo, loty starych. Ale w tym roku patrzeć na takie przyloty, jakie miałeś w tym roku, no to chyba sama przyjemność. No przerosły moje oczekiwania. Na młode zdecydowanie. Może kilka słów powiemy ogólnie o sezonie lotowym. Zaczniemy sobie od gołębi dorosłych. Jak to przebiegało? To znaczy takie odczucia, jaki ten sezon był w ogóle dla całego oddziału i dla twojej hodowli. Tak jak mówiliśmy, wicemistrz okręgu w C kategorii, w lotach gołębi dorosłych. 97 koeficjent, to był i 15 przodownik polski. Dokładnie, 15 przodownik polski w kategorii C. Także no, pierwszy wniosek, ja bym pomyślał, sezon udany. A jak z twojej perspektywy? Dla mnie powiedzmy sezon życia. No, postaram się zrobić, żeby był każdy jeden był lepszy, ale to jest z gołębiami, nic nie wiadomo. Dziś lecą, powiedzmy, ten sezon lecą fenomenalnie, następny sezon mogą nie lecieć w ogóle, także... Coś pójdzie, coś nie zaiskrzy, coś pójdzie nie tak i no, trzeba przy nich pracować, po prostu układać to jakoś, żeby to miało ręce i nogi i czekać. Tak, ale generalnie od początku sezonu już fajnie szło, czy? Nie no, pierwszy lot powiedzmy, zacznijmy tam od, powiedzmy, od pierwszego lotu, no to tak nie pamiętam teraz, trzeba by to sprawdzić, no tak. Ale to było, nie wiem, w 15-10 moich było z pierwszego lotu. Z czego gołębie nie były, że były roztrenowane, tam one miały 3-4 treningi i pierwszy lot naprawdę się dały, tam taka czołówka, że nie zacząłem od pierwszego, ale od drugiego chyba tam. W dziesiątce było chyba 6-7 gołębi moich. No i to była kategoria, po prostu pod kategorię A jest pierwszy, drugi lotnik oddziału kategorii A, nie? Powiedzmy w tym. No kategoria B, tak, no bardziej już pociągłem te loty pod tą kategorię C. Tu się nakładają te loty 500, więc... Dlatego te loty były takie, nie były lekkie, były ciężkie. Udało się zrobić na 6 lotów okręgowych 4500, 2700, 5 razy pierwszy konkurs. Dwa razy... Raz drugi i dwa albo trzy razy trzeci konkurs. No szósty raz się nie udało, to tam było 4 czy 5 miejsca. 5, 6 gołąb w okręgu był, nie? Przy tym. W tym roku na właśnie lotach 500-kach, 700-kach no niesamowicie się dały gołębie roczne. Roczniaki, dlatego ten wynik byłby dużo lepszy, ale... No ale powiedz, no bo to mówisz wynik lepszy, bo one były poza 50. Tak, dlatego jakby to były gołębie w 50-ce, to by był ogólnie nie tak, powiedzmy. Wynik z 50-ki jest 97, wynik z całości jest 59. Nie? Tak. W C kategorii. Nie? Dokładnie, ale powiedz mi, czy te roczniaki, które tak się zaczęły pokazywać w tym roku, to są jakieś nowe gołębie? Z nowych po prostu gołębi, które wprowadziłeś do hodowli? Czy... Wróćmy może tak, jak było w tym już 18 roku, jak już te gołębie były wprowadzone od tego kolegi Kazimierza, tak, Połczyńskiego. Zaczęło się nauka po prostu, jak powinien wyglądać gołąb pocztowy.
jeżdżę nie po wystawach, oczywiście podziękowania dla kolegi Radka Adamca, który mnie tam wiele miejsc zabrał, pokazał, jak powinny te gęby wyglądać. Oczywiście pozdrawiamy Radka. Dużo nauczył, bardzo dużo pomógł, sprezentował parę fajnych gołębi naprawdę, które są do dziś. I zaczęły się pierwsze po prostu też zakupy takie przez niego od Marka Trzaski, nie? To było tam zakupione wtedy, pamiętam, 3 gołębie w 18 roku, które weszły na rozpód. Później było chyba 2 wylicytowane na aukcji też z Facebooka. To były 2 samiczki, która mniej więcej jedna, która z nich dała tą pierwszą samicę w kategorii B w 21 roku. W 22 w tym roku jest druga, przepraszam, druga była w B, a w tym roku jest druga w C, w maratonie. I 9 w okręgu, nie? W maratonie. Ona już jako roczna miała z takiej 500 na 8,5 godziny czwarty konkurs na oddział, nie? Że też takie miała dość nad moimi wtedy gołębiami, dość spore wyprzedzenie. No i wtedy już się zaczęło bardziej ściąganie, oparcie tej hodowli, oparcie, no, wprowadzanie większej ilości tych gołębi od Marka Trzaski, któremu też serdecznie dziękuję za doradzanie i wiadomo, pomoc w hodowli. Wprowadzonych zostało około 18 oryginałów wnuków i prawnuków Brzydala, około 30 gołębi oryginalnych. No i później, które zostały rozhodowywane, wiadomo, między sobą. Były wprowadzone już od 19 roku gołębie od Marcina Kobieli, któremu też bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Około 10 sztuk, które też rewelacyjnie się skrzyżowały z gołębiami od Marka Trzaski i także z gołębiami od kolegi Kazimierza Połcińskiego. Dlatego tu wrócę, że te gołębie były już u kolegi Kazika kilkanaście lat w tak bliskim pokrewieństwie, że naprawdę wszystko, co się udało w nich wsadzić, to wszystko po prostu naprawdę wychodziło. Wychodziło, nie było jakichś tam przypadków, naprawdę wychodziło rewelacyjnie. Czy to był wnuki Brzydala, czy to od Marcina było ze Szpaka, czy było z Olimpijczyka, czy tam ze 160, naprawdę gołębie. Po prostu dużo wniosły takiej szybkości jeszcze, nie? Później sobie zaprezentujemy na pewno kilka lotników, pokażemy więc taki ogólny pogląd na to, z jakich gołębi, na jakich gołębiach opierasz hodowlę mamy. Chciałbym Cię zapytać teraz też trochę o oddział zwoleń. Odnośnie ilości członków, tego ile tam mniej więcej gołębi koszujecie na te pierwsze loty. Bo oddział dosyć spory, rywalizacja w oddziale. Oddział spory, jak no już jest. Jak sam powiedziałeś, jest Radek Adamiec, także. Jest dużo czołowych hodowców, naprawdę. Tak. I jest ten problem, no nie da się tak wbić, że nie wiem, nastawisz się na kategorię A, będziesz bił po 10 pierwszych. Nie da tak, zawsze jest przeplatanina, jest. No trzeba się spinać naprawdę, żeby to wyciągnąć. Zawsze gdzieś jest takie dość mocne przeplatanie. No nie ma, że o, bo se polecę 3 loty i będę bił pierwsze 5 czy pierwsze 10 tych samych gołębi. No jest ciężko, trzeba się starać, trzeba. Tak, ale hodowców w oddziale macie no około powyżej 100 na pewno. No powyżej 100, po prostu ogólnie jestem z tandemami, ale tam czynnie lotujących, wiadomo, to już się robi po części lotów połowanie. No tak, to wiadomo. No ten problem jest, że jest do kategorii A i B jest no mała ilość gołębi, no bo tam kosztujemy 2000 czy tam poniżej 2000 gołębi, to jak to mówi każdy. Na pierwsze loty więcej gołębi. No na pierwszy tam powiedzmy 3 z hakiem, nie? Tak, 3500 gdzieś około. Ale wiadomo, no już jednak, sam jak mówisz, część hodowców jakby się wycofuje, więc tych gołębi siłą rzeczy musi być mniej. No żeby latać. Na pewno ten wynik, który też masz w kategorii C, no to sam jak powiedziałeś, gołębie pierwsze siadały na okręg. Tak, i to było po prostu, to okręg tu uratował, bo były ilości, była pula gołębi, nie? Jak na pierwszy lot też z okręgu poszło 8,5 tysiąca, to tam inne okręgi tam po 15 powiedzmy tysięcy, nie? To i też nie było dużo, niby 6 oddziałów. No ale było po prostu, no było z czego tam wykręcić po prostu ten koeficjent, nie? Tak. Żeby jeszcze nie roczniaki tam po prostu wchodziły te pierwsze, tylko stare, no to byłoby. Ale co by było, to nie wiem, to się może kiedyś dowiemy. Dokładnie. Takie pytanie jeszcze, twoje położenie względem oddziału, jak wygląda? Jeden z najkrótszych pomiarów. Z najkrótszych? Z najkrótszych pomiarów. Najkrótszych, o. Jeden tak, no. Ale gdybyś krótszy. Miał to zobrazować tak, jesteś bardziej na południe wysunięty, na północ? Bardziej na południe. Na południe bardziej? Mhm. Bardziej tak, wedle sekcji zwoleń bardziej tak wysunięty na południe. Wiem. Czyli jeden z krótszych pomiarów, no widzisz. Także tu, jak jest z wiatrem, to
trzeba się odwracać później do tyłu, w drugą stronę. W tym roku doszłem do takiego wniosku, że bogołębie przeleciały. No. Ja uważam, że nie ma takiego, żeby przeleciały. Jeżeli idzie z przodu, to siada z przodu, tak? Siada z przodu. A nie, bo no po co tam idzie? Przecież nikt mu nie kazał. No nikt nie kazał, ale wiesz jak to... No gdzieś pociągnie, no są, wiadomo, szpica jakaś tam wystrzeli, 1, 2, 3, no reszta leci, ciągnie, bo to idzie z siłą wiatru. Tak, tak. No ale siadały pierwsze gołębie na prędkości 1700, siadały gołębie na 1100 pierwsze, także... Dokładnie. Jeżeli lot jest pod wiatr, dla mnie lepiej, tak? No na pewno. Dla mnie lepiej. Jeżeli jest rod wiatrem, no to wiadomo, trzeba się drapać po głowie, jak to się mówi, w nocy budzić 20 razy, czy się to uda, no. Ale dużej różnicy nie było, jeśli chodzi, czy to było z wiatrem, czy pod wiatr, bo... Nie było. No właśnie, gołębie i tu siadały fajnie. Były wszystkie ciężkie 500-ki i no były takie na prędkości naprawdę kosmicznej i też siadała samica pierwsza. Ta sama samica, co jest pierwsza, powiedzmy, w kategorii A w oddziele. Tam ogólnie u nas ma ona 5-15 koeficjentnie, ale jest i pierwsza z maratonu. No, no ma tam w tym roku 12 konkursów. Tak. To ją zaprezentujemy później. A powiedz mi jeszcze, bo powiedziałeś roczniaki, spisywałeś się super w tym sezonie. Czyli lotujesz całym gołębnikiem i robisz to od tego sezonu, czy przez poprzednie lata też leciałeś tak samo, tylko te roczne nie, się pokazały? Nie wiem czemu, nie umie zostawiać gołębi, żeby sobie siedziały bezczynnie. Jeżeli pracują, to pracują wszyscy, jeżeli jedzą, to jedzą wszystkie tak samo. No, czyli pracują tak samo. Wiadomo, że no trzeba będzie spróbować, myślę, od przyszłego roku trochę zacząć to tak rozważniej podchodzić do tego, żeby to, no może nie aż takich katować. Choć one pokazały dopiero, mówię, że przychodziły, są roczne, które mają tam po 9 konkursów, ale przychodziły 500-ki, one im by dalej i ciężej, tym one lepiej chodziły. Lepiej im pasowało. Lepiej im pasowało, one lepiej chodziły. No wiadomo, jak jest 5 konkursów pierwszych w okręgu na 6 lotów, to z czego jest 3 roczne, nie? Trzy jedynki mają roczniaki. Także no, jest dobry prognostyk na kolejne sezony. Jak roczniaki. Zobaczymy, jak one będą chodzić jako dwulatki. No niekoniecznie spodziewane, że one będą chodzić. No ale mam nadzieję, że będą chodzić. Ale tak naprawdę, bo też tak, słyszę takie opinie, że jak młode lecą dobrze, to później nie ma co na nie liczyć i tak dalej. Po inne lata tak było. Naprawdę... Jak były inne gołębie, całkiem inne gołębie, to tak było, że te pierwsze młode, które po prostu... miały komplety, to pierwszy lot i tam można było sobie tylko zdjęcie z nim zrobić i tak się kończyły. Nie wiem, czy to jest jakaś tam, nie wiem, prowadzenie, ciężko mi na to odpowiedzieć, ale w tamtym roku, przepraszam, było 12 gołębi z kompletem konkursów, po całym programie lotowym zostało ich 8, nie? Jako roczne. No, w tym roku jest ich tam około 20, nie, co mają komplet. Zobaczymy. To trochę ich jest. Teraz pokażemy gołębnik samczyków. Jeden z gołębników samczyków. Tak, jeden z przedziałów. Tak wyglądają gołębniki wdowców. Teraz akurat nam niektóre pouciekały stąd. Ale cele mają teraz cały czas otwarte. Mają otwarte tylko ze względu dlatego, że po prostu obsadziłem już, wiadomo, jest 4 gołębniki wdowców. Tu przeposzła jest moja drużyna, w następnych dwóch gołębnikach, przedziałach jest drużyna żony, żeby mi się tam nie mieszało. I no, gołębie muszą wybrać swoje nowe cele. Weszły gołębie roczne, wiadomo, że one nie mają swoich cel, no muszą sobie ją wywalczyć. Tak jest, ale poza tym w sezonie lotowym cele też są pootwierane cały czas, czy? To w zależności po prostu, to są takie moje widzimisię, ja uważam, że to nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia. Aha, czyli co, jest na przykład co tydzień... Jak jest otwarta cela, myślę, że sam jest bardziej pilnuje tej celi, tak, że tam no chodzi. No tak, właśnie pilnuje bardzo. W tym roku były, no w tym roku jeszcze, były cele pootwierane i zaczęły sam cele lepiej lecieć. Lepiej. Zaczęły, nie wiem czy to ma znaczenie, ja uważam, że pokazywanie gołębi przed lotem dla samców robi lepszą motywację, ale niszczy samice, dlatego nie pokazuję w ogóle gołębi przed... No nieraz jak mi się tam coś spróbuje, ale jakiejś tam rewelacji nigdy nie było, że... Ale co, zazwyczaj są wtedy wywożone po prostu w tygodniu i to jest ich motywacja? Tak, nie, ale nie, u mnie gołębie nie widzą się w ogóle na tygodniu na treningach. Aha. Ze względu dlatego, że moja żona po prostu jeździ z gołębiami na treningi, a ja jestem w domu, przylatuję, wypuszcza samiczki, samice przylatują, czeka 15-20 minut, wypuszcza samce, przylatują, nie widzą się, żeby się tam, niektórzy mówią, żeby tam się z czwartek widziały, ja tam nie widzę takiej potrzeby. No właśnie. No u mnie się to sprawdza, może nie u każdego, a u mnie, no ja uważam, że to jest dobre, że niepotrzebnie ich, może by szybciej przylatywały, nie mam pojęcia, ale
nie jestem aż tyle ciekawy, żeby to, żeby to praktykować. Sprawdzać. Żeby to praktykować. Przejdziemy sobie do kolejnego przedziału. Tu ich wskoczyło dużo więcej, to się... Tak, tutaj właśnie trochę więcej jest. Przepuścimy ich może, co? To sobie mogą teraz powyskakiwać. Akurat z tamtego gołębnika, ale generalnie założenie gołębników jest, wszystkie są takie same. No tam jest 15 cel, tu 20, czyli tam w tym roku jest ich aż tak dużo, że będą musiały być obsadzone wszystkie cele. Wszystkie? No niestety. A w tym sezonie było luźnych cel, czy? Było mniej gołębników, dlatego że tam był jeden gołębnik był rozpłodowy, już jest w tym roku przerobiony na gołębnik lotowy. Także może właśnie powiemy, jak w ogóle ilościowo, jeśli chodzi o drużynę lotową na przyszły sezon, planujesz? Bo powiedziałeś o dwóch drużynach, twojej i żony. Tak, tak. Czy to ze względu na to, że w tym sezonie, tak jak wspominaliśmy, gołębie spoza 50 tak naprawdę mogły być liczone do drużyny? I dużo by to zmieniło? No może by zmieniło. Całe życie marzyłem, żeby uzbierać po prostu, żeby się wyselekcjonowała drużyna 50 starych gołębi. Bezrocznych, samych starych gołębi. No w tym roku się to udało. Jest ich 57 samych starych gołębi. Będzie po prostu około 30 w mojej drużynie, 30 paru gołębi rocznych, a 50 chyba tam 6 będzie gołębi na drużynie żony. Nie? No tam będzie praktycznie same roczniaki. Chyba tam jest chyba 8, tylko będzie tam dwulatków, nie? Na przyszły rok. Tak jest. Także Piotrek, teraz zaprezentujemy sobie kilka gołębi, kilka lotników na razie, a później sobie jeszcze porozmawiamy o kwestiach przygotowania gołębi, jak to wyglądało w sezonie i tak dalej. Także zaczniemy od samca. To jest roczny samczyk, który ma w tym roku 8 konkursów. Ojciec to jest gołębi Tadeusza Pałki, a matka to jest wnuczka Brzydala. Ten ma samczyk w tym roku pierwszy konkurs na okręg z 500 i trzeci z maratonu. Tam do CEMA z dwóch lotów, tam dwa z hakiem, nie? No niestety nie dobił tego. Nie, ale dobił. Też był poza 50. Też był poza 50. Niedużej budowy taki samczyk. To jest drugi roczny go samczyk. Matka i ojciec jest od Marka Trzaski z prawnuki Brzydala. Choć w jednym tam jest właśnie wsadzony też gołąb od Kazimierza Połczyńskiego. Przy tym to jest trzeci lotnik okręgu jako roczny. Ma 8 konkursów. Już nie pamiętam teraz dokładnie, ile ma w kategorii M, ale zamknął kategorię maraton. Nie? Też dwa maratony miał zaliczone. Dwa maratony. I taka ciekawostka z tym gołębi, on miał 5 konkursów i taki szósty mieliśmy lot, taki ciężki, to była protezie 500. To wtedy pękło 5 takich fajnych roczniaków, z czego 4 z powrotem wróciły, a tego odebrał kolega Sławek Kaczmarczyk z Końskich. Jakaś tam pani go wzięła na schodach w ręce. Po prostu z jego życzliwości, po prostu jego tam kolega gdzieś tam jeździł na jakieś giełdy tutaj u nas z Radomia, przywiózł go, żona go odebrała. Odpocząłem 2 tygodnie i później nie chybił mnie. 3 razy był wkładany, później 3 konkursy dobił. 500 i 2 maratony. Nie? To jest też 7635. To jest kolejny roczny samczyk. On ma w tym roku bodajże 6 konkursów. Jako młody miał 4-4. Tam nie pamiętam był, no ale w 10 był jako w lotnikach na młode. W tym roku ma z 500 też 3 konkurs w okręgu. Nie? To jest wnuk Imbret na generała od Marka Trzaski. I z dołu też jest wnuczka Brzydala. Także zaraz przejdziemy do kolejnego przedziału samców, ale póki jesteśmy jeszcze tutaj, porozmawiamy chwilę na temat gołębnika i zapytam wprost, jak jest rozwiązana wentylacja u ciebie? Po prostu tak jak teraz jest zrobione, to jest przerobione, to jest takie
też dużo, dużo doradzenia kolegi Marcina Kobieli. Kiedyś tu było takie małe okieneczko, tylko było zamykane żaluzjowo, ale były takie problemy, że potrafiły gołębie mieć jakieś tam problemy z drogami oddechowymi. I takie mówi, że po prostu otworzyć, także piła motorowa w ruch. Otwarte. Tam był zrobiony komin, nie zrobiony komin wentylacyjny, ale to jest dla mnie, to już będzie w przyszłym roku, już może w tym roku już nie zdążę, ale w przyszłym roku będzie usunięty, bo za bardzo ciągnie powietrze przez komin. Aha, idzie tak. Strasznie do góry i... Ale tutaj teraz to, co jest wycięte, wyjście na wolierę, ono jest cały czas otwarte. Zima, lato jest otwarte, dlatego tu wpada bardzo dużo powietrza, dużo słońca. Tak. Ogólnie, no może nie jest ten gołębnik taki ciepły, jak by był uszczelniony, ale... Nie jest taki ciepły, ale jak stoimy tutaj, to czuć właśnie o to powietrze zimne, tylko że ono ucieka tu do góry od razu na korytarzu. Idzie, wiesz, troszeczkę ono podciąga po celach i nie ma tego uderzenia po dziobach, tylko idzie po prostu po suficie i tak, idzie sobie do góry. I tam przy celach jest spokojnie, pyłu pajęczyny jest od groma, więc... Czyli jakichś tam przeciągów strasznych nie ma. Tak, czyli ono, powiedzmy... przy celach już tak cichnie, nie? Wycicha, tak. Nie ma, tam jest dużo, dużo po prostu lżejsze. Dlatego też jak są przedziały nieraz zamykane, tak jak tutaj, po prostu to nie ma tego, że on po prostu to powietrze wali tam, tylko jest zawsze hamowane też tak, przez... Tu jeszcze jest, drzwi na dole są obite. Powiedz mi, w czasie sezonu lotowego samce mają pozamykane te drzwi, siedzą nie. W środku, w przedziale, czy... Nie, latają, jak to się mówi, na wolnym wybiegu, robią co chcą. Na wolierach, na tym. Chcą sobie siedzieć w celach, siedzą w celach, chcą siedzieć na wolierze, siedzą na wolierze. Ale one gdzieś tam przez wolierę widzą samice, czy nie? Nie. Nie widzą? Nie, bo samice są na pierwszym gołębniku, są oddzielone, że no niepotrzebnie, żeby się nie denerwowały. No właśnie, chodzi o to, żeby te samce też spokojnie w miarę spędzały ten dzień. No... Chociaż spokoje one tu raczej za dużo nie mają. No nie. Bo tak zazwyczaj właśnie hodowcy mówią, żeby był spokój w gołębniku, żeby te samce odpoczywały. Ale tutaj mówiłeś, że cały czas się u ciebie coś dzieje, więc... No tak, no po czym odpoczywały? On pracuje, jak to się mówi, 6 godzin w tygodniu. Tyle, że to potrenować, a tak to... No tak. Nie przesadzam. Idziemy dalej. Chcesz, bym tak chciał tyle godzin pracować tylko. No ale chciałbyś co tydzień robić maraton 500, maraton 500? No w sumie jakbym to policzył krokowo przez cały dzień, to jest dużo więcej. No. I teraz tak, mamy kolejny przedział. Tutaj trochę jeszcze inaczej rozwiązane, bo jeden regał jest na bocznej ścianie. Ze względu na to, że ich jest za dużo, nie? Jest ich trochę więcej. Jest ich troszkę więcej, dlatego tak musi być. No. Tu jest ten gołębnik, troszkę tu ma akurat jeszcze zrobioną taką wentylację ze względu na to, że to był gołębnik w pierwszym założeniu, jak był ta część postawiona, to był tu gołębnik rozpłodowy. Aha, wiem. No i później już przeszedł jeden gołębnik nalotowy, później teraz poszedł już następny gołębnik nalotowy. Rozpłód. Zrobiło się więcej gołębników. A ten rozpłód, nalotowy. Jak widziałeś, siedzi na wolierach. Tak, rozpłód. Na gołębnikach wolierowych. Powiedz mi, tu jest dokładnie tak samo rozwiązana wentylacja, czyli ten przód gołębnika tak samo bardzo dużo powietrza dołem wpada. Nie ma na korytarzu. Nie ma, tu nie ma, dlatego, że mówię, no to był ten gołębnik. Tu ten miał być rozpłodowy, ale też, jakby było ale coś też cele źle, są tam dalej wyciszone. Jakby było coś źle, to by to przerobił, ale na razie. Tak. Ale problemów jakichś z drogami oddechowymi czy czymś nie miałeś? W sezonie, nie było. Się, nie było? U starych gołębi jakieś tam może pojedyncze sztuki, ale takie może niezauważalne, żeby to się gdzieś tam rozwijało przy po prostu po gołębiach. No jeżeli one siadały czołowo, no to ja uważam, że no chyba miały te drogi czyste. No dokładnie. Jak widać, higiena w gołębniku przede wszystkim. Piotrek mówił, że 3 razy w tygodniu to jest minimum teraz. No nie przesadzajmy to, wysprzątane są dzisiaj, bo miałeś przyjechać. Umówiliśmy się, żeby to było miło, jak to się mówi, przyjemnie chodzić. Ja nie jestem takim zwolennikiem, żeby te gołębie miały czyściutko, nie. Nie? Nie, no troszkę musi być tego, bo nie przesadzajmy. No. Czyli taka odporność musi być też... No tak, no przykładowo tak jak u młodych. Widzisz, latały niesamowicie, a podróż ten nie był rok sprzątany i jakoś tam nie przeszkadzało. De facto, jak jest zrobione, że po prostu siodełka i korytarz jest sprzątany raz w tygodniu. Tak, raz gołębie jadą, ja jadę z gołębiami na koszowanie, żona po prostu pomaga mi posprzątać. A, czyli jakby przed przylotem. Przed przylotem mają czysto. Tak. No i to samo jest ogólnie w sezonie u lodowców. Gołębniki są sprzątane tak samo raz w tygodniu. Raz w tygodniu, nie I też codziennie. Zawsze jak jest koszowanie? Tak.
No, żeby nie łazić, nie stukać, nie pukać im tam po prostu. Ja zabieram wtedy, żona jak mi pomaga, to po prostu nic nie lata nad głową. Bo wszystkie idą na lot. No na razie tak jest, no zobaczymy, może się to zmieni. Ale... Jakieś przymiarki, żeby coś zmienić są? No są, no jakieś tam plany są, jakieś tam marzenia są. A nic nie będę mówił na razie, bo może nic coś nie wypali. Nie ma co zapeszać. Nie ma co zapeszać, jeżeli coś wyjdzie, to będziemy nad tym myśleli. No. Tak jest. Dalej, w dalszej części gołębnika... Piotrek... Jest kolejny jeszcze gołębnik rozpłodowy. No właśnie. Lotowy, przepraszam. Lotowy. Jeszcze jeden sam. I później mamy jeszcze... Gołębniki młodych już. Gołębniki młodych. Gołębnik. Może przejdziemy sobie do kolejnego przedziału. A tu jeszcze jest, w tym roku to jest pierwszy lotnik oddziału na młode. Aha. A on z czego się wywodzi? Akurat tych lotników na młode, to twoich trochę tam było. No. W zestawieniu lotników. Sporo. No i to jest gołąb młodych zaciemnianych. No właśnie, ja do tego tematu jeszcze przejdę później, ale trochę to przyciemnianie u ciebie się zmieniło w tym roku. No, troszeczkę. Na zasadzie takiej, że te gołębie już wypierzone są praktycznie całe. Dlaczego? Dlaczego one się całe zdążyły wypierzyć? No bo nie były na pełnym skrzydle. Nie były. Były po prostu nie były zaciemniane od pierwszego dnia odsadzenia, tylko około 3-4 tygodni były po prostu normalnie odsłonięte, a dopiero po 3 tygodniach były gdzieś, około 3 tygodni zostały zaciemniane. To jest, ten gołąb jest po tej samicy, co jest w tym roku drugą lotniczką w maratonie i dziewiątą w okręgu. A to on jest po lotniczce? Tak, to nie jest po lotowych gołębiach. No. Czyli normalnie z lotników ta samica jest, tak, tak, no. Po dwa, no, normalnie chowają po dwa młode. Po dwa? Po dwa młode. A powiedz mi, po dwa młode chowają, ale już przed sezonem są rozdzielone, czy...? Tak. Czyli... Dwa tygodnie przed sezonem już są pełnymi widowcami. To w zasadzie ty niedługo będziesz łączył. No niedługo będę łączył, po prostu. Kiedyś takim po prostu robiłem tak, że gołębie tam było trzeciego lotu, bo było załamanie formy. Tak. Od już drugi, trzeci rok nie robię tak, są gołębie przed sezonem już dwa tygodnie po prostu już wdowcami i jest inny system karmienia i nie ma takiego czegoś jak na razie odpukać w niemalowane drzewo, że jak załamanie formy nie. No właśnie. Ale... Trafia się jakiś lot nie katastrofalny po prostu w sezonie, troszkę słabszy. O. Ale to jest jeden lot, nie to, że jak tam było kiedyś, że bo serio zapałem. Tak. A jednak cały sezon na wdowieństwie i problem jest później, wiadomo, że no już te samice już tęsknią do tych gniazd i się parują, niosą jajka. No ale wtedy jakby wkraczasz z jakąś motywacją, to znaczy robisz im jakiś na przykład wspólny oblot w tygodniu czy coś? Nie, jak dużo tych jajek jest, to miski wstawiam, żeby się nie poniewierało. żeby nie było jajecznicy na podłodze. Czy to wpływa? Najlepsze moje lotniczki to są wszystkie te, które niosły jak kury jajka. Nie? A, znosiły, no widzisz. Ale pilnowały... Widziałeś na oblocie na przykład, że zaraz idą no tu był właśnie to, tylko tym psuje właśnie obloty, bo ona myśli tylko o tych jajkach, a nie tym. Było tak, że zniosła, wyrzuciłem, no to znowu ona za tydzień znowu jajka niosła, nie? Ale znowu jak zniosła, no to teraz tak, co wpuszczasz taką samicę, żeby po sobie posiedziała, czy raczej, no bo mówiłeś, że gołębie u ciebie muszą trenować koło domu. No godzinkę przykładowo, jeżeli nie ma czasu nie chcą, na... to im wymuszasz to. Tak. No właśnie, czyli co, taka samica, ewentualnie jak tam chcesz ją zmotywować, to ganiasz ją po tym dachu, czy lata, no, musi latać. No. Godzinę, no może nie całą, w zależności jak czas pozwoli, ale tam 40 minut to zazwyczaj zawsze jest tak. No chyba, że już mnie tam naprawdę zdenerwują, nie chcą latać w ogóle, to otwieram wloty, ściągam tyczkę. Tak, to już ale już wtedy, tak jak mówiłeś, lepiej zjedzą, jak polatają. No, nie wpuszczam ich po prostu, bo one wchodzą wszystkie do gołębników wdowców, dopiero są przeganiane gołębnik wdów. Dlatego nie wpuszczam jej do wdów, bo ona by nie zjadła, tylko poszłaby na jajka. Dlatego najpierw zje i potem się pcha do tego. Swoje muszy zjeść. No teoretycznie ale spróbuję się jeszcze tego problemu pozbyć, ale zobaczymy. A jednak te gołębie... No ta samica, co jest drugim lotnikiem okręgu w kategorii C, tam czwarta chyba jest w regionie, w C kategorii, to chyba zniosła, nie wiem, może 6 razy jajka. No i widzisz. Myślałem, że miałem nadzieję, że się wyniesie, ale nie wyniosła. No i widzisz, i teoretycznie mógłbyś sobie zawracać głowę, że rozparowywać je, roznosić, nie dać im siedzieć na tych jajkach. I to nie przeszkadzało w lotach. No nie.
To jest. Najgorszy problem tylko wtedy, jak ta samica idzie z tym jajkiem. No, no tak. No to musi się śpieszyć, żeby go znieść. Albo zniesie go. Nie ma wyjścia. Zniesie go w domu, albo poleci dalej. Nie? Idziemy do kolejnego przedziału teraz. Dalej znowu samców. Ostatni przedział samców. Tu już jest zrobiony ruszt podłogowy. Nie? Tak, no właśnie. Żeby nie było tyle może sprzątania. No ale to też dobre i niedobre. No. Jak jest ruszt, to się wtedy nie chce sprzątać spod spodu. Tak. No i czy plusy i minusy. Ale jednak się skłoniło do tego, czyli ten możliwość taka, że nie trzeba sprzątać, była przekonująca. No, definitywnie. Także to jest przedział, jeśli chodzi o samczyki. Tu jest też samczyk. Może trzeba byłoby go znaleźć. Kilka gołębi tutaj na... Żeby go znaleźć, tu jest samczyk, co ma pierwszą nagrodę w standardzie. W okręgu. W okręgu i jedzie właśnie na ogólnopolską wystawę. Tylko żeby go tu znaleźć. Nie dość, że są... Że były szybkie, to na dodatek jeszcze ładne. Ten pstry w rogu tu jest, to jest pierwszy lotnik okręgu na młode. Ten najbardziej pstry. Tak, dokładnie. Jego siostra też była w dziesiątce lotników na młode. No zobaczymy, no bardzo młode stado, no w większości jest, gołębie są tam, mówię, jak mówiłem, kilka sztuk jest z 17, kilka z 18, bo to wiadomo, tam się już wykruszają stare gołębie. Ogólnie jest 20 rok, ale najbardziej 21 i tak i 19, o, to jest taka podstawa gołębnika. Choć w 20 też, to trzeci rok z rzędu chyba jeszcze, myślę, nie pamiętam dokładnie, mieściłem oddziału na młode. Choć naprawdę już mi się nie chce, jak odpełnimy sezon, cały sezon starych, 13 lotów. No, a żeby polatać, no właśnie. Żeby polatać, to trzeba przy nich naprawdę popracować. Tej pracy przy młodych jest tak samo sporo, nie? No bo... No wcale nie jest mniej jak przy starych. No właśnie. Może troszkę krócej. No dlatego krócej. Też wiadomo, podziwiam tych ludzi, co lotują czołowo na młode. No tak, bo oczywiście. Żeby polatać naprawdę, to trzeba już jak niektórzy... I nie popełnić zbyt wiele błędów, bo z tymi przyciemnionymi młodymi to też się tak... Ktoś może powiedzieć, a bije, bo przyciemnia. No ale spróbuj przyciemnić i bić w taki Powiem sposób, tak, tak jak już rozmawialiśmy, jak nieraz tam czytam jakieś tam komentarze, i no spróbuj wylatać jakiś tam wynik normalnymi, nieprzyciemnionymi. Tak, tak. Będę zaciemniał młode tylko ze względu na to, żebym nie musiał na te opierzałki patrzeć. No właśnie. Przyjdzie wiatr, przyjdzie deszcz, tak jak wiadomo, później już przychodzi ten wrzesień, to one nie mają tej pokrywy, nie mają tego pióra, siedzą pokulone, tak. Bo już jest zimno. No i też jedzą. On potrzebuje więcej jedzenia, no bo jednak cały czas się pierzy. I on jest cały czas myśli o żarciu, jak to się mówi, a nie o lataniu. Nie? A też musi dobrze się wypierzyć, żeby do następnego sezonu... Dokładnie, dlatego choć był przykład, przejdziemy zaraz zobaczyć, jest... Dwa gołębniki, które są gołębie, są zaciemniane i trzeci gołębnik, który są niezaciemniane. I choć gołębie są szczepione od adeno, MRP, no niby od adeno. Tak. Zaciemniane drugi czy trzeci rok z rzędu nie mają w ogóle adeno, a przedział jest tylko przez ścianę, są te młodsze i co roku jest problem. No. No, ale myślisz, że... Bo ile lat w ogóle przyciemniałeś młode już? Ile sezonów? Drugi rok. A drugi rok choć kiedyś ogólnie jeszcze hodowałem gołębie zimowe. Aha, no hodowałem zimowe 4 lata, no. Już nie pamiętam dokładnie, 2 lata poszły, odeszły po prostu od domu, że tam no 40, po prostu były, wiadomo, one za były silne za silne, wystrzeliły, poszły i szlaki trafiły, to, chociaż to wtedy jeszcze były inne gołębie, nie były te gołębie, które... Czasem jest tak z przyciemnianymi, że można się nastawić na przyciemnianie, a przed lotami się okaże, że nie ma nawet już czym lotować. Dlatego zaciemniane gołębie normalno, powiedzmy pierwszolęgowe, drugolęgowe, to jest inny temat, a gołębie zimowe jest inny temat. Inny temat. To jest... Ale bardziej jesteś przekonany do tych takich normalnych pierwszych, drugich lęków? Tak, bo to no jest mniej pracy, tak nie. Już tak jak one teraz powinny być mutki, już trzeba byłoby ich obrączkować. A tak normalnie przychodzi sezon lotowy i w tym roku prawdopodobnie zostanie tylko pierwszy lęk, nie? Aha. Ze względu na to, że ja już nie musiał kombinować z drugim lęgiem. Nie mam na tyle aż czasu, żeby się zajmować dwoma gołębnikami. Uchowam sobie, nie wiem, 150 młodych, czy 120, 130, tylko pierwszego lęgu. I zostawisz wszystkie. Żebym się nie mieszał, bo później są problemy w oblatywaniu. Są także te, były takie przypadki, że przykładowo te młodsze
się oblatywały i jak wystrzelały, powiedzmy, nie było ich po 3-4 godziny. No i brakowało 5-6. No, a te starsze pierwszolęgowe nigdy tak nie zrobiły. Nie mogą być, ja uważam, że gęby nie powinny być mieszane. Pierwszy z drugim lęk, bo zawsze tych drugich lękiem jest słabszy po prostu i dużo ich kodomu może ginąć. No, ale wiesz, z pierwszego lęku tak naprawdę co, wychowasz sobie znak przykład, z niektórej pary będziesz chciał wychować sobie 6 młodych, czy ile? No, wychowasz tylko 2. No, trudno. Będzie 2. Będzie 2. Będzie muszą 2. Wystarczyć no. 2. Można zrobić takie, że będę bardzo chciał, no to one będą... Przekładać ewentualnie. Przekładać jajka po prostu i ze względu one będą tam miesiąc różnicy, tak? To nie jest jakiś tam ten, a nie jak jest drugi lęk. Tak. No zobaczymy, to jeszcze jest, tak jest. Planów dużo. Gołębnika. To jest gołębnik młody, gdzie tam teraz przebywają samice, nie? Rozpłodowe. Lotowe samice. Lotowe. Tu są wszystkie lotowe samice. Czyli tak wygląda gołębnik młody. Gołębnik po szerokości ile ma? Bo to jest dosyć sporo. Ja nie mówię tutaj o przedziałach, tylko o całym. Ogólnie gołębnik młodych jest 3 boksy po 2,5 metra. 3 boksy po 2,5. A tak ma 3,40, z czego ma korytarz ma 40. No właśnie, korytarz, o to chodzi, że korytarz. I tu jest jeszcze szeroki. Zrobione takie, no w tym roku bardzo tego nie stosowałem, ale jest coś takiego zrobione. Mógłbyś tutaj antenę jeszcze włożyć? Nie, to nie jest po to. Po to, że jak gołębie przykładowo przychodzą z lotu, wiadomo, nie wiem jak inni, ja nie karmię gołębi młodych w sobotę w ogóle. W ogóle? I jak w tym roku tak przylatywały, że wiadomo, ich się zlatywało w bardzo krótkim czasie, powiedzmy tam 80-90% gołębi. Czy więcej, to było po to zrobione, że jak przylatują pierwsze gołębie, no to on by zjadł wiadro, powiedzmy tak. A tak to zje, powiedzmy, łyżkę i musi się wejść napić. Tam jest pojemnik, przechodzi i jak tych gołębi się więcej zleci, po prostu dopiero wtedy są otwierane. I przy tym, w ten sposób. Czy jak są jakieś doloty, czy choć to też tutaj, powiedzmy, choć w tym roku już drugi czy trzeci rok z rzędu, jeżeli jest co przylatuje do 12-13, to są w domu, co nie przylatuje, to już jest. To już nie. To już... Czyli musi być dyscyplina. No powiedzmy, no i też najgorsze jest to, że jak przylatują jakieś doloty na tygodniu, to psują wszystkie obloty. No wiem. Tutaj jeszcze chyba szerszy ten korytarz niż w poprzednim. Tak, tam jest 1,25 m, to jest 140. Metr 40. Dlatego, że swobodnie mogę sobie nawet z dwoma klatkami chodzić. Ten korytarz jest bardziej może zrobiony dla mnie niż tam. Dla choć one i tak mają tam mój prawie 2 metry, nie? No wygodnie jest. Regały, ogólnie regał do jako siedzisko. Na takich regałach siedzą, czyli rozumiem, że ty tych gołębi tutaj jakoś dodatkowo, tak jak na przykład zimowych, że tam na wdowieństwo, czy... Nie, prowadzisz. Hodowałem zimowe, niech już nie będę hodował. Nie. No dzięki koledze Radkowi, że zawsze się śmiał. On jest przeciwnikiem. Nie, no to jest dużo więcej pracy, a tak naprawdę one nie są szybsze. No właśnie. Mówią, że są szybsze, nie są szybsze. Nie. Jak nawet rozmawialiśmy wcześniej, to mówiłeś, że te gołębie zwykłe, nieprzyciemniane, ani one wcale tak dużo nie odstawały wcześniej. Nie, dlatego są gołębie, które mają komplety konkursów z tak zwanego drugiego, trzeciego lęgu, które są dużo młodsze jak te zaciemniane i one, wiadomo, na pierwszych lotach były szybsze, a już od drugiego, trzeciego lotu się doganiały. Ale one ogólnie to tak naprawdę te przyciemniane z pierwszego i te nieprzyciemniane z trzeciego lęgu, załóżmy, one na piórach wyglądają podobnie, bo te już coś zrzucą i zatrzymają, a te z trzeciego lęgu po prostu no, cały czas jak zrzucają, to jeszcze nie rzucą, nie zdążą całego skrzydła wypierzyć, tylko te 5-6 piór. Różnią się tylko tym, że są młodsze i nie są tak rozbudowane. I tak, no nie właśnie. Mają tych kości no i takich. No trochę tu po sobie są rozpierzone. Nie? No dlatego mówię, że ja młode, jak prowadząc, to od odsadzenia gołębie młode są do, praktycznie do końca czerwca na tej samej karmie, której były wychowane, no, czyli powiedzmy na bardzo mocnej karmie, tak. No. Że one powiedzmy jak się oblatują, to śmieje się, że one ważą po kilogramie. Nie? Są tak wielkie i tak tłuste. Od tego roku jeszcze uczyłem gołębie na orzeszki, także jak ja sobie tam siadłem po prostu, wiesz, na trawniku, także one mi chodziły po rękach. Po prostu ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł z tym, że gołębie się nie boją. Gołębie są może bardziej tak do hodowcy przywiązane. Ale jak one są teraz takie ciężkie, załóżmy w tym okresie, kiedy tam je tak karmisz, no to one tak jak powiedzmy trochę jak kury sobie po tym podwórku chodzą. Chodzą, ja mówię. Praktycznie nie ma możliwości, żeby one odleciały, bo im się nie chce. Mam świadka, filmiki nagrane, jak przykładowo były tak nauczone już później, bo już tak... Jak kończę zaciemnianie, czyli to jest koniec czerwca, gołębie już powoli schodzą
są, nie, wymagany jest ten trening, żeby one latały. Wiemy. Żeby one już bardziej polatały, żeby ten, to jest już ganianie tyczką już. To musisz je zmuszać. I nie ma, tak, żeby ich rozlatać, nie? Jak one się już rozlatają, już są tak trzymane na karmie, nie to, że są trzymane, że one są głodne, takie, że aż mało ci ten, po prostu, no chcą jeść. I przykładowo, jak wychodzę z warsztatu, jak gwiznę, to wszystkie gęby lecą na mnie, nie zastanawiając się, czy ktoś jest, tak, no. To Radek jak był, nawet nagrywał, po prostu jak one przylatywały. I z ręki jadły, no, z ust, no, po głowie chodziły, to, po nogach, także. Przyzwyczajone. Nie bały się, dlatego one się ogólnie, wiadomo, tak jak mało jestem przy nich, no to się boją, jak im więcej, to się nie boją. Także i one już nie jedzą, no chociaż jeszcze jadły tam we wrześniu, powiedzmy, troszeczkami, ale nieraz lubię takich podkarmić, wiesz. Orzeszkami. To jeszcze przypuszczam, że wszystkie pamiętają, jak rzucisz to. Pokażę ci te późniaki, co mam, jakie jedzą orzeszki. Ale w czasie sezonu, załóżmy, gęby dorosłych orzechów też używasz? Używam dużo orzechów. Orzechy i konopi jeszcze dodatkowo, choć karmy Zaidi, które stosuję, są bardzo mocne, uważam, to i tak jeszcze coś od siebie dostają. Dzisiaj sobie właśnie o karmieniu porozmawiamy. Chciałbym, żeby ten temat poruszyć tak dokładniej trochę, ale to już jak sobie siądziemy. Teraz jeszcze pokażemy kilka samic lotowych najlepszych. To jest już 4-letnia samica, no teraz będzie 5-letnia. To jest prezent od mojego kolegi Radka Adamca. Dlatego teraz zmieniła już pseudonim nie Pazieska, tylko Adamcowa. Adamcowa. Także od kolegi z oddziału też można dobre gęby dostać. Rewelacyjna samica. Samica jako roczna oczywiście po całym programie lotowym. Także się śmiali i właśnie było tak, mówię, zostawię, no kładź, nie. Nie zostawię, no kładź. No i tak zrobiła w taki sposób, nie pamiętam, ja chyba 6-7 konkursów, ale już w ubiegłym roku, teraz nie pamiętam, no ale w tamtym roku była na wystawie ogólnopolskiej w C kategorii za 2 lata, no a w tym roku już tak ma 7,85 do C. Z jednego roku, co prawda, nie? Ma pierwszy konkurs na okręg. Już nie, teraz nie powiem ci dokładnie, ale ma po prostu... Dwa ma takie naprawdę szpicowe i jeden ma za 5 coś, nie? Aha, czyli ona też jest w tej drużynie? Tak, to jest, ona jest w pierwszej, no, jako pierwsza. Jako pierwsza, najlepsza. To jest samica, teraz będzie już 5-letnia. 5-letnia. No i tak, ona zajęła w tym roku drugą nagrodę, trzecią nagrodę w C kategorii za 2 lata i pierwszą w standardzie. Czyli ona też na ogólnopolską jedzie? Tak, tak. Już drugi rok z rzędu, nie? Także to jest Adamcowa. Także jak już zaczęliśmy sobie od tamtej samicy, która była najlepsza w C, no to zaprezentujemy całą drużynę 15 przodownika Polski kategorii C. I dlaczego ja czasem mówię, że czasem brakuje jeden konkurs, czy tam ułamek tego szczęścia, żeby ten wynik był dużo lepszy. Tak naprawdę jeden gołąb w twojej drużynie jednym konkursem robi połowę wyniku. Ponad połowę. Bo ma 40... Jeden konkurs ma za 49, a 11 lotów jest... 11 konkursów. Przepraszam, 11 konkursów jest za tam 40... 8. No właśnie, jeden konkurs, gdzie gołąb dwa razy siada, powiedzmy, ma z dwóch lotów 5. Oczywiście to nie ten, tylko ten ostatni w drużynie. Ten ostatni, no. Ale to już wtedy powiemy więcej, a teraz drugi... Jeszcze włożyłem ją wtedy, pamiętam, na tę sykę tam 900 km. Mówię, może dobiję, a nie dobiję. Nie dobiję. Także teraz prezentujemy drugą lotniczkę z drużyny. Ona wywodzi się z jakich głębi? To jest wnuczka Brzydala. I taki imbret. Wnuczka Brzydala. Ojciec to jest wnuk Brzydala, a matka jest wnuczka Brzydala. Aha. No jest takiej niedużej budowy. Oczywiście samczyk jest od kolegi Radka Adamca. Po prostu on miał po prostu od Marka właśnie wnuka tego Brzydala. Mhm. I to jest taki imbret na tego 80-95. Mhm. Nie, jaki był ten goli? Czy 8195? Nie, 8195, nie. 90-85. A, no. 90-85, tego... ojciec generała. No. No to on jest i z góry, i z dołu jest ten samczyk, nie? Aha. No i widzisz, jest imbradowany i... Ta samica ogólnie, ona w zeszłym roku była drugim lotnikiem w kategorii B. W tym roku jest liczona do kategorii C, ale w lotnikach jest 9. lotnikiem kategorii M.
Docema 17. Jest lotnikiem okręgu. Okręgu, tak. Ma 17 z kawałkiem ma do oceny. Tak jest. I też tam, nie wiem, ona ma drugi konkurs chyba na okręg. To jest samica z 19 roku, nie? To jest trzecia samica też z 19 roku do C kategorii. Też tam ma 17 z kawałkiem. To jest, ta jest akurat czysta samica z gołębi Kazimierza Połczyńskiego. Ona jedzie na ogólnopolską wystawę w kategorii H. W kategorii H? Czyli teraz będzie czteroletnia. No teraz będzie czteroletnia, jeszcze jaka nadzieja jest. Czy ona jest już w 100% wychowana z dwóch oryginałów, czy? Tak, ale już wychowanych nie. Z jednej strony po jednym posamcu oryginalnym, a po samicy jest, która już była u mnie wychowana. Już u ciebie wychowana, wiem. No u mnie w większości gołębi lotowych jest, gdzieś wszędzie jest ten gołąb od tych kazika gołębi gdzieś tam wsadzony. Też drobna samica. Ona jako roczna miała też 7 albo 8 konkursów. I teraz prezentujemy czwartą samicę z drużyny. To jest właśnie ta samica, o której już trochę mówiliśmy, że dwa super konkursy, tego jednego zabrakło. Z jednego 2,20, z drugiego lotu 2,80, no i z trzeciego 49. też czysta samica właśnie po gołębiach od Kazika Połczyńskiego. Także te gołębie tu bardzo dobrze się u ciebie zaadoptowały, bo w zasadzie w drużynie... Dwa gołębie oryginalne, nie? Oryginalne, no w 100%. Ale to też jest 19 rok, tak? 19 rok. Jedna z 18, 3 z 19. Tak jest. No też w tym roku ma chyba 9 albo 10 konkursów. To jest pierwsza roczna okręgu, pierwsza roczna oddziału i 9 roczna regionu. Ta samica ma 9 konkursów. I też ma zamkniętą kategorię C na 16,25. No, tylko jest spoza. Tylko, że jest spoza 50. Jest spoza 50. I ma z dwóch lotów ma 1,75. Z dwóch 500 ma 1,75. Z 500 z maratonu ma 1,75. I teraz z czego? I 1 za 14. Matka to jest czysta samica od Marka Trzaski, wnuczka Brzydala. Już nie pamiętam, czy jest czysta od Marka, czy jest wychowana już u mnie teraz. Ale jest wnuczka na pewno na Brzydala, a ojciec jest czysty Kazimierz Połczyński. Też. Dlatego te gołębie się, no mówię, no niesamowicie jeszcze żyją z każdymi gołębiami. Choć one nie mają żadnych ładnych kolorowych rodowodów, ani nic. Ja nawet jak zabrałem te gołębie, nawet karty własności nie brałem. Nawet nigdy nie dopytywałem, jakie to są gołębie, ale z tego, co tam kiedyś rozmawialiśmy, że to no, takie jansenowate gołębie, nie? W każdym razie... No, ogon ma też niesamowicie długi, ale ścigać. W każdym razie, jak to mówią, rodowody nie lecą. No, ale ludzie lubią kolorowe papiery. Sam musiałem, jak widzisz, teraz musiałem siedzieć paręnaście ładnych dni wieczoru, żeby to poprowadzać program, nie? Ale w każdym razie i tak to jest na koniec tylko kartka. Wiadomo, że to służy do tego, żebyśmy wiedzieli, co z tego. Tak, tylko ja uważam, że tak, to ma duże znaczenie, że jak robiąc teraz te rodowody, żeby jak będą gołębie nauki, żeby dać sobie gołębie z rodowodami, tak. No dowiedziałem się, odkryłem parę fajnych gwiazd na gołębniku, nie? To jest druga roczna oddziału, druga roczna okręgu i 10 roczna regionu. Dwie pierwsze roczne okręgu twoje? Pierwsza, druga i 9. To też samica się wywodzi właśnie z gołębi od po moich lotowych już gołębiach, ale z Kazimierza Połczyńskiego gołębi.
jest. Gołębie dociągają ostatnią lotkę jeszcze. Można powiedzieć, dlatego, że one chowały młode. No właśnie, ja do tego zmierzam, będę chciał Cię zapytać. One wychowały młode, więc one kiedy w ogóle były rozdzielone? One były one ogólnie. Po sezonie chowały, czy po przerwach? Nie, nie, dopiero one były puszczone na początku września. No właśnie. Na początku, czyli one miesiąc dlaczego po lotach. Tak? A taki mi się coś umyśliło w głowie, że poczekam, jak ten sezon lotów gołębi młodych się odbędzie i po prostu wybiorę najlepsze gołębie rozpłodowe, poparuję ich na bliskie pokrewieństwo z najlepszymi lotnikami. I żeby, jeżeli ktoś sobie tam takiego gołębia nabędzie, żeby to jakiś... No nadzieja jest, bo mi się daje bardziej większa z takich spokrewnionych gołębi po prostu do rozpłodu niż takich przypadkowych. I to jest kolejna roczna, to jest 9. roczna okręgu, 3. roczna oddziału. Roczna siła. Zobaczymy, co one dorobią jako dwulatki. O ile by dorobić, bo to z gołębiami nigdy nic nie wiadomo. Tak jest. I to jest też pół na pół. Połowa gołębia, właśnie no, matka jest od Marka Trzaski z Brzydala, a ojciec jest z Połczyńskiego Kazimierza. No już jest kilka fajnych rocznych też, co już też jest krzyżówka Marek Trzaska razy z Marcin Kobiela. Tak. Ale to już jest dużo młodych gołębi, bo te gołębie były tak niedawno sprowadzane. I zobaczymy, jak one jako roczniaki będą robić. I też, no u mnie to jest podstawa lotowania, to no, samice, nie? Sali. Dopiero no, w tym roku się pokazały, już kilku samców pokazało się rocznych. No, ale, choć ale są coś... fajne, są fajne. Coś im zmieniłeś, że w tym roku się pokazały? Myślisz, że coś na to wpłynęło? Nie mam pojęcia, szczerze. Na przykład jakieś zmiany w gołębniku? Może czy... to, że, ale to ciężko powiedzieć, że te cele otwarte, czy to coś dało. Nie mam pojęcia. Raz w sezonie pokazałem im się przed lotem, to samce przyszły bardzo dobrze, no ale już samice słabiej. Dlatego dalej już nie byłem ciekawy. No tak. Powiedz mi teraz, bo tak jak spoglądam w karmnik, pusto. No, bo akurat przyjechałeś, był już po karmieniu. Tak, ale karmisz dwa razy dziennie? Nie. Jeżeli mam czas, to dwa razy dziennie, tak. Tą samą dawkę zjem raz na dwa razy, ale jeżeli nie, to po prostu raz wieczorem, zawsze po 17 godzinie, jak kończymy pracę w zakładzie. A, ale mówisz, dawkę jakąś masz, to znaczy, że... Nie. Nie dostają jakiejś teraz... Nie, Jezu, ile chcą. No. Aha, dostają teraz przeszły na słabszą karmę, tam z 70% jęczmienia, 60% po prostu to no widać, że zostaje to, czyli już nie chcą. Nie? Także teraz zostawiamy już samice lotowe, one akurat teraz już u młodych spędzają tą zimę, będą spędzać do parowania aż i obok jeszcze idziemy do kolejnego gołębnika, gdzie są samice rozpłodowe. Dokładnie. No dużo to jeszcze. Ale tu jest ogólnie też gołębnik dla młodych w sezonie. Tak. To jest właśnie ten gołębnik na drugi lęk, tak zwany drugi, trzeci lęk. No i tu już jest 30% oryginalnych od Kazimierza Połczyńskiego gołębi, 40% od Marka Trzaski, od Marcina Kobieli, od Krzyśka Rostka. Parę sztuk też. I jak widać, są też białe. Niech ktoś się nie zdziwi, że białe są dla koloru, bo jak powiedziałeś, najlepsza samica rozpłodowa jest biała. Biała, tak, jest biała. No, jeżeli jest normalnie parowana, ona nie da białego gołębia, tylko daje niebieskie, normalne gołębie. Dopiero w drugim pokoleniu czy w trzecim wychodzą pstre. Ale biały, choć jest na lotowym gołębniku młody biały, ale to jest po jej córce. Tylko, że ona była pstra i dostała gołębia z tej drugiej białej. Bo jedna jest dwie te białe oryginalne od Marka Trzaski. Po prostu i dlatego wyszedł biały, nie? Tamta jest córka tej. A po tej samicy białej w tym roku jest pierwszy lotnik okręgu i 9. chyba lotnik okręgu. Po tej u góry. Tak jest. To też samica 3-letnia. Zaprezentujemy może właśnie ją, od niej zaczniemy. No także od tej białej zaczniemy, o której rozmawialiśmy przed chwilą. Jedna z najlepszych właśnie samic rozpłodowych.
która dała po prostu, ona daje bardzo, bardzo szybkie gołębie. Jej dzieci, wnuki, bardzo takich dużo czołowych miejsc właśnie w pierwszej trójce na oddział, nie? Ogólnie w zeszłym roku pierwszy i trzeci lotnik oddziału to były właśnie jej dzieci, czyste dzieci właśnie po Marcina Kobieli samcu. No zobaczymy, co jak będzie jeszcze dalej, coś tam się zawsze z niej wychowa. Ale też jest jedno dziecko jej na aukcji, która była parowana z synem. Na syna? Na syna, tak. Była parowana na syna. Ale na syna lotowanego? Lotowanego, tak. Roczniaka oczywiście, po całym programie lotowym. Była parowana po budowę. Tylko, że teraz są bardzo nerwowe, bo się popłoszyły. Tak, ona ma fajny... Nie, jest biała, ale ogon ma taki... Szczelasty. No. Znowu przyniosłeś tą samą? Nie, to jest druga. Ta jest biała z tym. Ta jest werkamenka. A ta jest z werkamenu? No, ta już ma inny trochę układ głowy. Tak, no. No ta dała w tym roku pierwszego i... 9 lotnika okręgu, obok gnieździaki. Obydwa gnieździaki. Tak ogólnie... Ale ona jest z tego samego roku? Tak, ona tak z 19, tylko w... Znaczy od młodej, czy...? W 20 roku była kupiona. W 20 roku, to w 20 roku nic nie wychowałem po niej. Dwie samice do rozpłodu, to jedną wziął Krzysiek Rostek. Aha. Druga jest tam. Po niej. W 21 roku... dwa chyba albo trzy razy potłukuję jajka. O. I dopiero w tym roku wychowałem. Trzy młode wychowałem, z czego jeden no, rozbił się od ruty. Dałem bratu ciotecznemu po tym, a dwa zostały do lotu i obydwa naprawdę wybitne. 4x4 konkursy. To jest kolejna samica rozpłodowa. To jest oryginalna samica od kolegi Kazika Pułczyńskiego. No też już i babka, prababka, wielu fajnych lotników. Już starsza samiczka. 15 rok. I o dziwo, jak ona jest w rozpłodzie, to jest ona i trzy jej córki. Na rozpłodzie są? Tak, u mnie no. To naprawdę to, no... I wszystkie trzy czerwone, bordowe takie są. I wszystkie naprawdę po każdej jednej, no jakby no. Nic nie dawało, to by tyle czasu nie siedziały. Po każdej jednej naprawdę jest dużo, dużo fajnych właśnie gołębi na gołębiku lotowym. Po niej też w tym roku jest na trzy uchowane dwoje dzieci po lotach. Aż tam dalej to, żeby to... No już babcia niedługo. Teraz 8-letnie będzie. Już 8-letnie. To jest samiczka od Marcina Kobieli. To jest z ubiegłego roku samica. Była w tym roku w parze z, też z samcem od niego z 20 roku. Trzy młode dały, trzy po lotach. Dwa mają po cztery konkursy, jeden ma trzy konkursy. Zobaczymy, jak się będą bronić jako roczne. No o dziwo, po tamtym samcu co był, to był pierwszy lotnik właśnie z tą białą był parowany. Był pierwszy lotnik oddziału i trzeci. No i był ten mój roczny samczyk, który na 6 wkładań, 6 konkursów, najdalej u mnie był 9. Jest drugim lotnikiem w kategorii oddziału. No samica naprawdę o niesamowitej budowie i plecach. No jak to u Marcina Kobieli, to budowa musi być. Ja pokażę drugą szpakę, której też już jest parę fajnych gębi na lotowym. To jest kolejna samica rozpłodowała do kolegi Marcina Kobieli z 20 roku. No też już są ich dzieci na lotowym gołębniku, też fajnie latają, są już wnuki, bo po jej synie jest dwa młode wychowane, po lotowym oczywiście, dwa młode wychowane, dwa po całym programie, oba z kompletą konkursów. No i też wysoko chyba są obydwa, nawet w 10 okręgu, nie? W lotnikach. No fajnej barwie, zawsze chciałem szpaki. Szpaka od Marcina, ale po prostu kiedyś tam obiecał, pojechałem sobie, jednego no dostałem w prezencie, jednego chciałem sobie kupić, ale tak Marcin zrobił, że dostałem dwa w prezencie. Oba szpaki samca widziałeś tam, samica jest tu. Tak jest. No samica rewelacyjnej budowy.
Bardzo dużo właśnie oryginalnych gębi od Marka Czaski. W sumie pokażę dwie, pokażę matkę, matkę tej mojej lotniczki, która jest liczona jako druga do kategorii C. Akurat to są siostry, obie siostry. To jest też wnuczka nam Żydala. I w pierwszym roku od razu jak, bo one takie późne były, to w pierwszym roku w 19 taki, bo ta samica to jest taka druga lęgowa, jeszcze pamiętam, na ziemi zniosła jajka z tym moim najlepszym rozpodowym gołębiem. Wychowałem wtedy dwa młode tylko po nich. No i do dzisiaj jest ta 19 roku, ta 7928, co jest w tamtym roku była pierwszym lotnikiem w B, w tym roku jest, przepraszam, drugim lotnikiem w B, w tym roku jest drugim lotnikiem w maratonie i dziewiątym w okręgu i do C kategorii jako druga liczona. To jest jej matka. A co jeszcze takie fajniejsze, to ona jest dość mocno zimbredowana, bo ojciec jej też jest wnuk Brzydala. Aha. To miał być imbred, a okazał się lotnik. I dlatego nie marzę, że i bliskie pokrewieństwo i nie leci. Wszystko musi lecieć. Tak, dlatego. Jeszcze pokażemy ją. Także teraz zaprezentujemy jeszcze kilka samców rozpłodowych. Pierwszego, którego prezentujemy, to jest gołąb z 18 roku. Z 18 roku to jest wnuk, taki imbret na generała, na tego 400 od Marka Czaski. W pierwszym roku gołąb wydał mnie 4 młode do lotu, 4 po lotach, 3 z kompletem, jeden z trzema, córka trzecia lotniczka oddziału. Jako roczne 4 gołębie wystawione do lotu, 4 po całym programie. Tam około 5-6 konkursów robiły. I syn jego był trzeci na okręg z maratonu. W tym roku wydał 3 młode, 2 po lotach. 2 po lotach, jeden z kompletem, jeden z trzema, jeden tam się zagubił. Czyli przez 2 lata na 7 młodych 6 jest na gębniku lotowym. Także zapowiada się, że może być podstawą rozpłodu. No zaraz pokażemy najlepszego gębia rozpłodowego. To jest także wnuk generała, nie generała, przepraszam, Brzydala. Prezent od kolegi Radosława Adamca. Taki podstawowy, powiedzmy, najlepszy gołąb rozpłodowy, bo jest już na gołębniku lotowym jego 8 dzieci. No i około 18 wnuków i prawnuków. Praktycznie z jednego gołębia. Także jego dzieci i wnuki naprawdę niesamowicie przekazują. No i między innymi to jest córka. Jest ta samica, co jest druga w C kategorii. Taka nakrapiona z białymi piórkami. Po nim i po tej niebieskiej samicy. I po tej niebieskiej, która także jest wnuczką Brzydala. Gołąb zimbredowany ten do lotu był i bardzo powiedzieć mocno, że to jest twój najlepszy teraz gołąb. Najlepszy gołąb, bo najwięcej z niego. Najwięcej z tego gołębia. Płynie krwi w lotnikach też, nie? Tak. A to jest gołąb z którego roku? Z 18. Ten gołąb był jako młody oczywiście po całym programie lotowym. Aha. Zrobił sezon lotowy i po lotach został wycofany do rozpłodu. No akurat to się odpłaciło w przyszłości. Trzeci samiec rozpłodowy to jest z dołu Jansen, z góry Pałka z 1360, gołąb zakupiony na aukcji charytatywnej okręgu Lublin. Wnuk, no. I Jansen z, nie, już nie pamiętam, Lord, czy jak się to nazywało przy tym. No gołąb też już wydał naprawdę dużo fajnych gołębi. W pierwszym roku wydał samicę, która była bodajże druga w okręgu. Pierwsza w oddziele, druga lub trzecia w okręgu z lotu okręgowego. Jako roczna miała z 2 lotów 2,31 do A kategorii, trzeciego nie dobiła. W tym roku też no co rok ma jedną lub dwie jedynki. No, w tym roku też ma z 2 lotów fajny lot, też trzeciego nie dobiła. Ale bardzo ładny gołąb. Ale też już są już jego wnuki i prawnuki na lotowym gołębniku. Tak,
teraz musimy zaprezentować chyba tego pstrego, bo... No. Bo rozpierdoli gołębi. On rozniesie te gołębi. Następny samczyk, już jest wychowany u mnie, późny młody, 20 roku. Ten samczyk jest synem prezentowanego samca przed chwilą i matka, to jest werkamenka czysta, też od gołębi marka Czaski. W tym roku był połączony z białą i wydał drugiego lotnika okręgu i chyba, już nie pamiętam dokładnie, drugiego i dziewiątego lotnika oddziału. Ten taki charakterny gołąb, bo tutaj każda celka jest prawie jego. Nie jest jakiejś wielkiej budowy, ale... No ale awanturny bardzo. No. I niespokojny. Kolejny wnuk Przydala, który już został wychowany u mnie, w moim gołębiniku. To jest pełny brat tej samicy 7928, co jest w tym roku dziewiąta w maratonie. W zeszłym roku była w okręgu oczywiście, druga w B kategorii w oddziale. W tym roku jest druga w maratonie i druga jako liczona do C kategorii. To jest pełny brat tej samicy. I też po tym bracie, po tym gołębiu już jest trzy gołębie, takie fajne na lotowym gołębniku. No i wnuczki już są, nie? To jest syn tego nakrapianego Adamca, powiedzmy. Gołębia od Radosława. Tak jest. Bardzo ładny gołąb. Radek ma chyba same ładne gołębie, nie? No i dobre. No dokładnie. Także Piotrek, zaprezentowaliśmy trochę lotników, trochę gołębi rozpłodowych. Mniej więcej już wiemy, jakie gołębie u Ciebie w hodowli lecą, spisują się najlepiej. Teraz przyszedł czas, żeby uzupełnić sobie trochę temat odnośnie wyników. No bo powiedzieliśmy, że w Polsce byłeś 15, jesteś 15 przodownikiem w C. A żona w GMP młodych. Nie mogę powiedzieć, że nie, bo to drużyna żony. No właśnie, to w GMP młodych jest też miejsce. 22. 22 przodownik. Tak, czyli 25 miejsce. Czyli 25 miejsce. Także no już jest, powiedzmy, wysoko na tych listach ogólnopolskich, ścisła czołówka. No, takie fajne marzenie. Tak. Z roku na rok. No chyba ten sezon był jednak najlepszy, więc jest coraz no jeszcze lepiej, tak, można tak powiedzieć. Jak pamiętam, w 20 roku, jak już zaczęły gołębie latać, naprawdę już czołowo, to tak z Markiem Czaską rozmawialiśmy i mówię, że miałem sezon życia, nie? No, następny sezon znowu był sezon życia, no i teraz kolejny znowu się sezon życia. No, no właśnie. Uzupełnimy sobie wyniki na szczeblu okręgu. To jest w kategorii C, jest pierwszy wicemistrz. W kategorii A jest pierwszy wicemistrz, jest drugi lotnik okręgu kategorii C, trzeci lotnik okręgu kategorii roczny samczyk, pierwsza roczna okręgu, druga roczna okręgu, dziewiąta roczna okręgu. No i w dziesiątce na młode jest 9 naszych gołębi w lotnikach. No i w regionie jest, no i mistrz na młode w GMP. I w regionie jest pierwszy wicemistrz w GMP Młode, czwarty, pierwszy przodownik w kategorii C, czwarty lotnik okręgu regionu w kategorii C, no i czwarty, piąty lotnik młody regionu. Tak jest, na pewno coś pominęliśmy, nie wszystko powiedzieliśmy. No może coś tam pomyliłem, no ale... Tak, ale no na pewno jakiś wynik pominęliśmy, o czym zawsze się zapomni powiedzieć. Natomiast no najważniejsza kwestia, jak wylatać takie wyniki, więc teraz kilka pytań będę do Ciebie miał odnośnie. Myślę, że skupimy się dziś na karmieniu, bo Ty wspomniałeś wcześniej tylko, że lotujesz na karmach AIDI. No już trzeci rok z rzędu. Tak, ja nie chciałbym rozmawiać, że to muszą być takie karmy czy takie, bardziej chodzi mi o to właśnie o skład tych karm, ewentualnie część tygodnia, w których podajesz daną karmę, czy stosujesz, powiedzmy, cały tydzień takie same karmy, czy one jakby z upływem tygodnia się zmieniają? Nie, się zmieniają, po prostu w zależności od lotu. ID jest tak dla mnie po prostu może dobrze z
wszystko ułożone. Nauczyłeś się jakby już karmić też tym? Tam po prostu ten program jest tak skonstruowany, że karmi się gołębie na godziny lotu. Że my jesteśmy w stanie po prostu przeliczyć mniej więcej, jak jest, no wiem, to te 200 km, ile czasu będą gołębie po prostu leciały, czy na 500 km pod wiatr, wiadomo, jest inaczej, powiedzmy 500 z wiatrem jest inaczej. Dlatego jest trzy fazy, jest jedynka, dwójka, trójka, jest dodatkowo jeszcze ten long distance, czyli takie naloty, bardziej maratony. Dłuższe. Najlepsze loty, jakie wychodziły, no to były, ogólnie były wszystkie, powiedzmy, udane, ale najlepsze loty to były, powiedzmy, zaczęły się od pierwszej 500-ki. Od 500-ki. Od pierwszej 500-ki. Tak jest. Jeszcze takie uzupełnienie odnośnie karmy, bo sama karma za ID, tak, w sezonie lotowym, plus ewentualnie jakieś dodatki, czyli dodatkowo, orzechy, tak, orzechy są, dodatkowo są konopie. Czyli te dwa, no to już tak. I przez wcześniejsze dwa lata było po prostu prowadzenie ściśle, naprawdę ściśle, wedle jak jest rozpisane w programie. I tak było dawane w tym roku. No troszkę tam skonsultowałem to z Marcinem Kobielą, troszkę mi dużo pomógł w tym pomógł. No. To była wolna rozmowa, ja tam z tego wyciągnąłem swoje wnioski. Ogólnie przy ten czas nauczyłem się dużo słuchać, mało mówić. Po prostu zmieniłem, zacząłem gołębie mocniej karmić. No właśnie, czyli... Nie ma, że tam powiedzmy jedynka jest dawana 4 razy w tygodniu, tylko już powiedzmy dwa, już są karmienia po prostu mocniejszą karmą, powiedzmy dwójką dodawana, czy trójka dodawana w trakcie tygodnia. Po prostu w karmieniu, w karmach, tak. Wiem, a samce i samice są karmione dokładnie tak samo? Tak samo. A tak samo? Tak samo są karmione. Może samce dostają troszkę więcej. Jest. Aha. Choć ogólnie są karmione, choć ogólnie gołębie są karmione, jedzą tyle, że aż tam powiedzmy zostaje, jest karma zsypywana. Nie ma, że są karmione na łyżki, że są trzymane krótko. Dostają dobrze jeść, dlatego fajnie trenują. A czy załóżmy zauważyłeś różnicę teraz, jak powiedziałeś, że troszkę lepiej karmiłeś te gołębie, że bardziej na przykład samice się zaczęły parować w tym sezonie niż poprzednim? Nie, tak samo było. Tak samo? No ten problem jest z tym parowaniem samic. No, spróbuję, jakieś tam pomysły mam, żeby to zmienić, ale czy się uda? Tak jest. W sumie na bardzo im to nie przeszkodziło, tak? No tak. Żony parowały, niosły jajka, jak to się mówi, jak kury nioski, a i tak leciały naprawdę no, rewelacyjnie, tak? Tak, a powiedz mi, no szykujemy gołębie na taką 500-kę. Załóżmy, mamy dwie po sobie, gołębie wracają nam w niedzielę z jednej 500-ki. Co na nie czeka w karmniku, co na nie czeka w pojniku? To już jest... Czy to jest karma, tak jak u młodych, że na początku jedzą, powiedziałeś, tylko troszkę? Nie, u starych nie. U starych jest tak, jak w programie u Marcina Kobieli, oczywiście gołębie dostają wszystkie zioła, wszystkie produkty od Marcina Kobieli, po prostu nie ma po prostu nic dodawane innego. W tym roku wprowadziłem powiedzmy jeszcze tam Blitzform dodatkowo. Czy to pomogło? Nie wiem. Ale no tak dołożyłem to tym. Ale dostają tylko po prostu karmy ID i preparaty, wszystkie zioła od Marcina Kobieli. Co do karmienia przykładowo na 500-ki. Wiadomo, że jak jest 500-ka jedna pokryta drugą, no to są gołębie od razu jeden dzień dostają tylko jedynkę, później są karmione mocno. Ale tak jak po przylocie z lotu w niedzielę, mają wszystkie rodzaje karm wymieszane. Ile jest tam, powiedzmy, jest 4 czy tam 5 rodzaje, 4 rodzaje karmy i powiedzmy po kubeczku każdej. I jest to wszystko wymieszane i jedzą to całą niedzielę. Aż do wieczora po prostu, jak jadę na zegary, po prostu sypuję karmę, rozdzielam gołębie dopiero po... Czyli karma leży? Tak, dosyta. Jedzą ile tam ich chcą. A rozdzielasz gołębie po przylocie wieczorem dopiero? Tak, dopiero. Zawsze? Czy to jest, jeżeli lot jest, wiadomo, bardzo, bardzo szybki, no to tak powiedzmy około południa, jeżeli jest lot krótki. Jeżeli dłuższy lot, też szybki, nie, rozdzielane są zawsze tylko na wieczór. Siedzą cały dzień, aż mają siebie dość nawzajem. Dlatego później otwieram przedział samic i tylko przechodzą, one praktycznie same przelatują już. Same. Już nie chcą się, już się nie chcą. A jeszcze je później, po tym rozdzieleniu wieczornym, jeszcze je dokarmiasz, czy? Nie, nie. Nie? Nie, już po prostu tą karmę jeszcze jak ich rozdzielę i co jest tam w karmikach dojedzą, ale one już nie chcą bardzo. Nie bardzo. No on już tym przez te kilka godzin, wiadomo jak jest lot ciężki, przelatują po południu, no to było tak, że jeszcze trzeba było ich zostawić tam powiedzmy jeszcze całą noc razem, nie? Że one siedziały. Ale teraz tak, przylatują, ja tam powiem,
przyznam się bez bicia, że nie znam tych preparatów wszystkich dokładnie Marcina Kobieli, czyli ewentualnie w dniu powrotu, co na nie czeka? Mam tu na myśli jakieś elektrolity czy aminokwasy? Do wody dostają herbatę. Herbatę. Po locie jest herbata, cytryna, miód. Aha. Jeżeli już jest lot tam dłuższy, dokładam elektrolit do tego. I to piją w cały poniedziałek, i całą niedzielę po przylocie i cały poniedziałek. Tak. A ewentualnie, jeśli chodzi o jakieś takie zabezpieczenie głębi w sezonie lotowym, masz zaplanowane już, że musisz na przykład po którymś locie podać jakiś produkt na żółty guzek czy na drogi oddechowe, ewentualnie jak głębie w kabinie, załóżmy, zaczynają pić, czyli na przykład od 300 czy 500, to wtedy podajesz coś? Czy? Drugi rok z rzędu nie robię nawet żadnych kuracji. Aha. Nie robię kuracji jak tam na jakieś żyby, na tym. Po prostu normalnie dostają 4 razy w tygodniu gołębie zakwaszacz, też od Marcina Kobieli z tych produktów, 4 nawet 5 razy w tygodniu po prostu jest woda zakwaszana. Odrobaczałem gołębie, w tym roku już nawet nie odrobaczyłem gołębi, młode odrobaczyłem tak dla, po to żebym mógł lepiej spać. Wysprzątałem gołębnik, nie było nawet jednego robala. A powiedz mi, Oczywiście przed odrobaczeniem zbadałem gołębie, nie miały nic, ani rzęsistków, ani nie miały. Dlatego doszłem też do wniosku, że nie ma potrzeby dawać coś na siłę. A powiedz mi, czy załóżmy masz problemy z tymi zerwanymi skrzydłami przed sezonem, w sezonie lotowym? Przed sezonem lotowym. Tutaj taką teorię usłyszałem kiedyś właśnie do jednego pana. Takie pytanie zadałem i on powiedział, że więcej dajcie tych zakwaszaczy gołębiom, to wtedy wam będą, nie będą zrywać tych skrzydeł. Oczywiście to była ironia, czyli on zasugerował, że od tego zakwaszania wody nie ma to znaczenia, ja uważam. Te gołębie właśnie łapią te... Gołębie moje są, powiedzmy, ze względu na dużą ilość tych jaszczębi, są, jeżeli kończymy lot, ostatni powiedzmy oddziałowy, są zamykane. I gołębie siedzą już praktycznie do lutego, jak są puszczone w pary. I one po tym są dopiero oblatywane. Czyli gołębie są tak zasiedzane. I oczywiście, wiadomo, przy pierwszych oblotach od razu się pojawia intruz. I zaczyna ich trenować. Wiadomo, że gołąb, który zanim się rozlata, jak on go goni, no to on idzie na takich prędkościach. No i wiadomo, zaczynają się treningi, intensywne treningi. I niektóre no, nie wytrzymują. Ja uważam, że to jest spowana. I jakby one latały, przypuszczam, całą zimę, myślę, że nie byłoby takich problemów. A że siedzą, są zasiedzane i później intensywnie trenowane. I co do czego, przykładowo, jedna samica mi dopiero przez ten cały czas, tylko jedna samica zerwała skrzydło, takie samce. Jedna samica w zeszłym roku, też fajna taka lotniczka, zerwała skrzydło córka białej. A tak to same samce. I co roku jest tam powiedzmy 3-4 takie gołębie. No to przyjmijmy to, że liczymy to na, jak to się mówi, puszcza się to w koszty, tak? Tak, no, to jest przyjęte, no... Wliczone w straty. Proste, no. 5, 6, 7 zaraz, w zależności od roku jaszczą złapie przed sezonem. No tak. Nie wiadomo, że... Tutaj, jeśli chodzi o teren gołębnika, to praktycznie jest sam las. No sam las w koło, także jak nie z jednej strony wyskakuje, to z drugiej. Były takie lata, że przykładowo w oblot szły w dowy, on już gonił, nie? Także były trenowane niesamowicie, by już wtedy nie była potrzebna tyczka, flaga żadna, tutaj nic. Tutaj trenera masz w lasie WUTO. No. Na każdym oblocie. A powiedz mi dokucza teraz, strasznie. Dokucza, dokładnie. A powiedz mi teraz, jeśli chodzi o preparaty w środku tygodnia, mówisz, że dołożyłeś Blitzform. No to jest taki produkt, który generalnie za zadanie ma trochę jakby tego gołębia pobudzić. Pobudzić po prostu metabolizm. Tak, dokładnie. I czy poza tym Blitzformem na takie loty, nawet jak tam patrzyliśmy, to były loty na dosyć niskiej prędkości, wymagające loty, czy ewentualnie dodatkowe jakieś produkty takie energetyczne na koniec tygodnia stosujesz? To jest bardziej regulowane karmą. Aha. Jakością no, mocniejsza karma. Też jeszcze, ja się przy tym nie powiedziałem, stosuję dwa preparaty z ID. Jest to Helac i jest to Condition Booster bodajże, które tam są podawane co 3 tygodnie, czy tam co 4 tygodnie, jeżeli są cięższe loty, to jest tak jakby no, elektrolit. Tak, ale to jest na początku tygodnia podawane? Czy... Nie, to jest czwartek bardziej podawane, aha, czwartek, piątek, nie? Wiem. Przy tym. To tym są jeszcze tak dodatkowo dostają, a ogólnie dostają cały czas po prostu tak jak jest napisane na kartce,
w stosowaniu, co Marcin po prostu wypisał, tak jest to stosowane. I to nie jest jakiś tam, że to jest dla mnie program zrobiony, to jest program zrobiony ogólnie dla każdego. Każdy ten program dostaje. Tak, i staram się, jak to się mówi, nie poprawiać tych lepszych od siebie. Nie? Także w zasadzie moglibyśmy sobie przeanalizować taki tydzień, bo zatrzymaliśmy się przy poniedziałku, czyli one wtedy ewentualnie jeszcze dostają właśnie te elektrolity i tak dalej. Jeżeli jest po prostu tak naprawdę 500, ciężki lot, a jeżeli nie, to tylko to jest sama herbata. Nie? Jest 500 po 500. To dostajemy jeszcze w poniedziałek ten elektrolit taki, to samo co piły powiedzmy w niedzielę, tak po przylocie z lotu. I przechodzimy do wtorku, bo rozumiem, że tutaj niedziela jest karma jaką chcą, poniedziałek są karmy dalej, po takim ciężkim locie załóżmy, dalej takie do wyboru? Nie, już w poniedziałek jest po prostu już od rana jest jedynka. Aha. Jest skarmienie tą lekko karmą. Jeden dzień. Od wtorku już albo jest pół na pół, albo już wchodzi dwójka. Nie? Dwójka jest taka dość już mocna karma. Nie? A to jest dwójka, to jest karma taka z grochami też, czy? Tak. Są tam grochy? No ogólnie w tych ID, dlatego mówię, wybrałem to, żeby nie musiał się nad tym zastanawiać, co czego dać. W tych karmach jest dużo soi. Dużo soi, dużo słonecznika, konopi. I no to jakoś tam się pokrywa, nie? Tak. Czyli poniedziałek to jest taki dzień, powiedzmy, po tym jedzeniu w niedzielę, czego chcą, muszą w poniedziałek trochę apetyt. Tak, troszkę, no bo tak jakby, wiadomo, zasypał od razu dobrą karmą, to przyjdzie czwartek, on już mu nie dochciał jeść, nie? Tak. To też trzeba też mieć jakiś tam umiar w tym karmieniu, no, ale to samemu trzeba sobie to wyczuć, nie pod jakiś sposób, jakiś tam łyżka, nie łyżka, żeby to tyle, nie, samemu trzeba to wyczuć. Ale wiesz, jest plan, załóżmy, stosowania produktów od Marcina Kobieli, mówisz, że robisz cały czas tak, jak tam jest, czyli produkty. Da się to rozpisać też, nie? Tak, no to jest tak, jak jest napisane na kartce, dzień, po dniu, rano, wieczór jest tak dawane, no. Wszystko to samo, wedle kartki, a bez po prostu... się tak nie da. No nie, to w zależności, ja bardzo zwracam uwagę na pogodę i tego się trzymam, teraz już jest pogoda tak dostępna, że sobie można już przepatrzyć samemu. No a ewentualnie, jeśli gołębie, powiedzmy, chcesz w pierwszej części tygodnia doprowadzić jakby do takiego, no odbudować je. No one już są odbudowane, powiedzmy, w niedzielę na wieczór. Czyli niedziela, wieczór, już poniedziałek zaczynasz przygotowanie do następnego lotu. Tak, no chyba, że już naprawdę jest jakiś katastrofalny lot, nie? No to wtedy trzeba z nimi popracować troszkę może i jeszcze na poniedziałek, tak? Tak, a jeśli ale w poniedziałek jedzą tą karmę, mówisz trochę uboższą, one normalne obloty mają? Po ciężkim locie nie mają w poniedziałek. W poniedziałek nie mają wtedy? No nie, odpoczywają spokojnie. Aha. Żeby ich nie ten wieczorem, są nieraz wypuszczane, ale to... Rozprostować skrzydła. No powiedzmy, nie wiem, nie ten. Jeżeli wiadomo, jeżeli są ciężkie loty, to nie są gołębie zmuszane do trenowania. Nie są zmuszane przez te pierwsze dwa dni, po prostu latają tyle, ile chcą, a nie są jakoś tam ganiane. Na pierwszych lotach, tam powiedzmy do pierwszej 300 gołębie są wywożone, jak czas pozwoli, raz w tygodniu, dwa, trzy razy w tygodniu, w zależności od pogody. Jeżeli jest lot planowany z wiatrem, to są wywożone raz albo wcale. Ale nie widzą się i tak mimo. Nie. W ogóle. A jeżeli jest lot pod wiatr, to nawet jeżeli by mi czas pozwolił, to by będą wywiezione i trzy razy, nie? Ale co, wtedy normalnie środa, czwartek, piątek wywózka? Tak. No był jeszcze w tym roku, był wtorek, nie? Ale postaram się już teraz pozbyć tego wtorku. No i u nas są gołębie tylko trenowane na wieczór, popołudniami. A rano nie ma W sensie nie ma wywózek ze względu na to, że czas nie pozwala na to. Mhm. Wiadomo, że ona musi dzieci do szkoły zawieźć rano. Ja nie mam z rana czasu, a po prostu po południu, jak już dzieciaki przywiecie do domu, to ja będąc na budowie czy na warsztacie, wszystko wyskoczę, połapię na szyku, ona podjedzie, załaduje. No i jest to wypuszczane tak, że wypuszcza samice, czeka tam w zależności po prostu tam, jak one odejdą, 10, 15, 20 minut. Wypuszcza samce, żeby uniknąć jak najmniej po prostu tego spotkania. Choć zdarza się czasami, że samice coś odjebią i wiesz, przestrzelą i przyjdą nieraz samce szybciej jak samice. No i wtedy jest też taka szybka ganianka, bo jak skoczą samce, no to wtedy samce szybko przeganiam do samic, żeby się nie widziały. A wtedy skokują samice, wpuszczam przedziały, samice wtedy na korytarz, samce na korytarz, samice znowu ten, żeby... No widzą się już wtedy, ale nie mają kontaktu, nie? Tak. Było tak też, że się spotkały i po prostu razem, no to już jak się spotkały, no to już wpadłem, pootwierałem te cele, już nie uniknąłem tego. Ale żeby ten lot był jakiś rewelacyjny wtedy, to nie. Nie.
Czyli też jakby się, no powiedzmy, te 3 razy w tygodniu widziały, to też by to raczej sensu dużego nie miało w perspektywie całego sezonu. No nie, bo wtedy no, będą leciały samice. No będą leciały samce, będą się, uważam, będą się spalać. A to uważam nie jest im takie, jak to się mówi, stresowanie się. A one samce wtedy już nie pojedzą, bo one będą się wiesz, po spotkaniu z samicami będą siedzieć w tej celi, że nie wyjdą z tej celi do karmy nawet, nie? Tak jest. A powiedz mi, wspomniałeś, że blitzformu też używasz. Przechodzimy sobie do środy w tygodniu lotowym, czyli to jest ten dzień, kiedy blitzform pojawia się w pojniku? Nie daje blitzformu na wodę. A do karmy? Do karmy. Aha. To jest taka receptura Krzyśka Rostka. No, ale generalnie w środę? W zależności, w środę lub nieraz w czwartek i nawet w czwartek wieczór. Nawet dwa, nawet nieraz trzy karmienia. Ale przeważnie jest środa wieczór, czwartek rano. Nie? Albo jeżeli jest lot z wiatrem, to nie ma go w ogóle. Nie? I wtedy w środę karma dalej jest ta dwójka, rozumiem? Tak, w zależności od lotu. Jeżeli cięższy lot, to już jest dwójka nawet... no nieraz się zdarzało dosypywać trójki. Już od razu w środę. No tak. Nie. No w tym ale roku trójka, się... trójka z założenia to jest jakaś karma energetyczna? No taka mocna, bardzo dużo słonecznika, konopi. Konopi też dużo? Dużo konopi. Aha. Teraz czyli... to składu już ci nie powiem, bo tam nie pamiętam tego, ale... No to pewnie można sobie sprawdzić. Ale trochę w tym roku dużo poryzykowałem właśnie tym karmieniem i to się nie było, że było źle, tylko było lepiej. Nie? Ale czyli dużo konopi na koniec tygodnia używasz? Tak, jeszcze dodatkowo dosypuję. Dosypuje rzeczy. Dosypuje, no. Jeszcze, wiadomo, gęby do 300 km praktycznie w soboty nie są karmione. Nie. Nawet i stare, delikatnie tak posypane, żeby tam pojadły. Żeby nie miały za dużego ciężaru, jak to się mówi, do tego trawienia. Wiadomo, na 500-kach już są gęby karmione i w kabinie, czy tak. I były przykładowo, że ich dokarmiasz nawet jakiś ciężki maraton. Pakujesz ich, jak to się mówi, już pod korek. No i też zwracam, jak, bo zazwyczaj często zdarza się, że ja ładuję klatki do kabiny. I karmione są, to mówię ci, no jedzą to jak szalone. Niby są nakarmione i, przepraszam, siedzą w klatkach, jak obserwuję, to jedzą to jak szalone. Tą karmę, którą dostają tam już w kabinie, nie? Co tu orzechów już nie chciał jeść. No. To też ciekawe. Generalnie jeszcze odnośnie tego karmienia, no bo załóżmy, mówisz, przygotowuje się gołębie na dany wysiłek, na daną ilość godzin w powietrzu. To jest mniej więcej tak przygotowane, że przygotowało między tam 5 a 8 godzin. No tak. Że no coś, co możesz, musisz tam... I wtedy co? Masz rozpiskę, załóżmy, jest, na takiej zasadzie, możesz że sobie, karmienia muszą być karmą trójką? Nie, możesz sobie zobaczyć, jak jest napisane na kartce. No. Jest rozpisane. Może ja spróbuję. Jest, tak mam przeszczepione... Spróbuję pokazać. Jest napisane. Dwa do maksimum 4 godzin lotu, 1 do 2 godzin. Tylko, że tu jest napisane inaczej. Karmienia samic i samców. Tak. Samce osobno, samice ja, karmię to jednakowo. I tu jest program od Marcina Kobiery i lotowy. Tak jak jest napisane, tak jest stosowane. Do tego dochodzi jeszcze lecytyna. Lecytyna i co tu jeszcze jest? A i dostają jeszcze, wiesz co, z, kurwa, Stolisana. Stolisana, ale... O toliamin ci chodzi? O toliamin fortel. No. Czyli aminokwasy i tak aminokwasy, dalej, no, ale, tak. Ale teraz tak. Teraz załóżmy, używasz sobie toliaminu w której części sezonu? Nie w której części sezonu, tylko w której części tygodnia. Tak jak jest, nie, tak jak jest napisane. Tam bodajże jest, nie wiem, czwartek. Aha, bo tu jest ujęte tak jakby w tym planie. Tak, no. W tym planie Marcina, tak? Tak. Tam jest, jak już jest to napisane. To jest piątek. Piątek, no i tak jest podawany. Mhm. Okej. Okay. Dlatego mówię, nie staram się już kombinować, szukać coś. Elektrolit podaje zwykły z naturala. Do wody, ale to już mówię, jeżeli jest ciężka 300, to tak, ale do 300, do 500 dostają tylko miód, cytryna i herbata. Nie? W ten sposób, okej. Okay. Jeśli chodzi o tą konopię na koniec tygodnia, bo to z konopią jest też, czasem właśnie mówią, że z konopią można przesadzić. Można, no. No i właśnie, jak to zrobić, żeby z nią nie przesadzić? Czy ty na przykład konopię gołębiom podajesz osobno, nie do karmy, tylko na przykład przed karmieniem, żeby one równo zjadły, załóżmy, bo ci zależy na tym, żeby równo zjadły. Wiesz co, nie, tak jakbym ich dokarmił jeszcze, nie.
tak bym ich dokarmił, bo jak już pojedzą, nie, to jeszcze później tak. To jest taki smakołyk i po prostu jeszcze go dojedzą. Tylko też nie są, ponieważ nie są karmione konopiami, jak jest lód z wiatrem. Wszystko jest, jeżeli już jest wiadomo, no to co potrzebują na dość duży wysiłek, tak. A jakie różnice w karmieniu, załóżmy o piątku, odnośnie piątku, jakie różnice u Ciebie w hodowli są pomiędzy lotem z wiatrem a pod wiatr? Czyli jak masz lot z wiatrem, masz lot pod wiatr, piątek, jak myślisz o karmieniu? Jest przykładowo tak to zrobione, że jeżeli jest lot z wiatrem, to gębie są całkiem inaczej karmione. Mhm. Przykładowo karma jest nawet jedynka ciągnięta aż do środy. Czyli cały dzień się zmienia? No ja już sobie układam tak, jak ja to uważam, po prostu już samemu to sobie wymyśliłem jakoś tam i po prostu jest dwójka i jest, powiedzmy, jeżeli jest lot z wiatrem, to jest albo jedno karmienie trójką, albo żadnego nie ma. A jeżeli jest lot, powiedzmy, już ciężki, powiedzmy nawet to 300 km, to też powiedzmy te 5-6 godzin machania, to też już muszą być naładowane, to jest, powiedzmy, trzy karmienia jest trójką, nie? A załóżmy na taki maraton. Koszujecie gołębie w piątek czy w czwartek? Bo macie lot w sobotę czy w niedzielę? W czwartek wieczorem. Czyli popołudnie. W sobotę lot masz. W sobotę lot. No. No także ten tydzień jest dosyć krótki i ewentualnie jak wtedy od wygląda? Od poniedziałku przykładowo po przylocie z lotu mają, wiadomo, dobrą karmę, jedzą do syta. Jest lekkie karmienie, tylko delikatnie jedynką, żeby, nie wiem, czy tak po prostu, żeby ich aby lekką karmą przekarmić w poniedziałek z rana i to tak pół dawki. I później po prostu tak przed oblotem, nie? Przed oblotem, żeby tak pół daweczki dostały, no tak może zjedzą, może nie zjedzą. Pójdą w oblot i później już jest karmienie karmą dwójką, mieszaną z jedynką pół na pół, przez cały poniedziałek. Wtorek z rana, jak jest taki dość cięższy maraton, dość taki cięższy, no taki lżejszy może maraton, to jest karmienie też pół na pół, jedynka z dwójką. I już później, już wieczorne wchodzi dwójka, a już od środy wchodzi trójka. Nie? Aha, cały czas już później trójka. Już trójka, a się trójka. Trójka wchodzi też raz, dwa, a wchodzi long distance. Aha. Przy tym. Jeżeli jest ciężki maraton, to są karmione tylko praktycznie long distance. Cały tydzień jakby wtedy? Jedno karmienie jest tylko zrobione tą powiedzmy jedynką, aha, a później już wchodzi ten, to już to jest najmocniejsza ta karma, jaka tam jest właśnie w tym. Okay. Tylko mówię, no ciężko jest tak teraz to powiedzieć, no bo ja nie robię jakichś tam zapisek, tylko no nie wiem, wchodzę i no uważam, że to powinny dostać i im to daję, tak. No tak, generalnie ciężko jakby wszystko opowiedzieć. Nie trzeba by to notować. Bo każdy tydzień jakby zmusza jest do inny. Czegoś innego. Każdy tydzień jest inny, nie zdarzyło się jeszcze tak, żeby były karmione tak samo. Nie było tak, bo po prostu... Były, że akurat, wiesz, taki lot robimy, jest taka sama prędkość, to samo karmimy tak samo i lot wychodzi całkiem inaczej. No. Zdecydowanie, to dlaczego? Akurat zazwyczaj tak jest, że... Zaryzykowałem, zacząłem mocniej karmić od razu od samego początku sezonu, czyli gołębiom nie brakło pary, żeby to dociągnąć 13 lotów, jak to się mówi. Tak jest. Ostatnie pytanie w dzisiejszym materiale odnośnie karmienia, o ilościach karmy. Bo mówisz, że one jedzą praktycznie jakby były na pełnym karmniku, czyli do oporu, ale ja tak szczerze no nie bardzo wyobrażam sobie takie karmienie, że wchodzisz, zasypujesz, one sobie wybierają co chcą. Nie. No właśnie. Nie, wchodzisz, przykładowo jest puszka, sypiesz puszkę, nie? Zjadają, dosypujesz. Mają zjeść to, co ty chcesz. Tak, bo jak im nasypiesz, to wybiorą tylko to, co one chcą, a reszta zostanie. Nie, sypiesz puszkę, zjadają, dosypujesz drugi raz. Dosypujesz przykładowo, no nie wiem, pół puszki, nie? Zjadają delikatnie, jak to się mówi. I już jak widzisz, że już odchodzą, już zostaje karma w tym, czyli tu się kończy karmienie. No bo tak jak mówisz, no jakby sypał cały karmik, to wybrałyby tylko te smakołyki, co najlepsze, i reszta by leżała, nie? No tak, ale niektórzy mówią, że gołąb jest mądry, on wie, co sobie wybrać. Tak, jak leży karma, on wie, co on potrzebuje, no ale... Ale jednak też chcesz, żeby na przykład zjadł tego ryżu paddy, którego tak normalnie by raczej może nie ruszył, jakby nie ruszył. Konopie, nie, karmione jest wszystko, po prostu mówię, są tak z umiarem, nie? Nie ma, że no są karmione tak jakby, no powiedzmy, na pełnym karmniku, ale nie są przekarmiane. Tak. Nie są takie, że karma leży, że ona zalega, czy tym nie. Jest, tak, żeby zjadły, o. Żeby po prostu wyjadły tą karmę i delikatnie, jak już tam pojedyncze ziarna zostają, to wtedy się kończy. A odnośnie karmienia gołębi młodych, to się w jakim stopniu pokrywa do tego, co w sezonie dorosły? W tym roku było tak samo prowadzone. A tak samo? Jak stare. Były też karmione w ten sam sposób. Tylko, że może bardziej były, tak jak wiadomo, te loty krótsze były karmione
dłużej tą jedynką, nie? Aha. Nie było tak, jak wiesz, jest napisane na te krótki ten, że cały dzień jedynka, nie? Już dokładane miały tą dwójkę, nie? Miały. No było takie ryzyko, że mogą gdzieś wystrzelić, bo to były te pierwsze loty, nie były aż takie ciężkie. Trzeci lot się okazał takim dość mocno ciężkim. No ale udało się, że siadło i dużo naraz, jak to się mówi, pierwszych na oddział. I właśnie jeszcze zapytam Cię o takie najważniejsze kwestie, jeśli chodzi o te gołębie młode, bo mówisz, udało się na trzecim locie. No tak, siadło ich, tak mówisz, ale one tak siadały praktycznie 50 gołębi pierwszych na oddział. Co lot, czy 40, czy... No już nie pamiętam teraz dokładnie, no, na dwie drużyny, tak. Na żonę i na Ciebie. W zasadzie częściej na liście widziałem żonę niż Ciebie. Po prostu, wiesz co, lepiej przychodziły po prostu procentowo jej gołębi, nie powiem, że... A to nie było tak... Ale to były podzielone, że na przykład te przyciemniane były... Nie, było tak, ona ma nieparzyste, ja mam parzyste. A, wiem, w ten sposób. Bo później by ich nie wyłapał, by ich, no, nie ogarnąłby tego, wiesz, wiem, w tym. Ona ma, powiedzmy, nieparzyste, ja parzyste. I to nie było... Jednego z gniazda mnie był u niej, jeden drugi był u mnie i to... I powiedz mi, co się zmieniło w Twoim podejściu, czy w gołębiach, że zacząłeś na młode gołębie wtedy radzić sobie dużo lepiej. No bo najpierw lotowałeś gołębiami bez jakichś sukcesów. Sam powiedziałeś, że dopiero w pewnym momencie, więc jakby co miało największy wpływ Twoim zdaniem na to? Ja uważam, że duży wpływ miały właśnie te zioła. Mhm. Szczepienie młodych 4-5 razy. 4-5 razy to znaczy... Tak, młode po odsadzeniu... Niektórzy mówią, że tam odczekują tydzień, ten, w zależności jakich tam odsadzam. Po prostu odsadzam ich tak, żeby już ich było ku końcowi, jeżeli już młode w gniazdach są już takie niedużo do odsadzenia mają, żebym mógł ich zaszczepić. I wtedy szczepię ich pierwszy raz. Aha. Jest kolumbom RP. Za 3 tygodnie jest powtórka, szczepię ich kolejny raz kolumbom RP. Później też tam odczekuję, 2-3 tygodnie są szczepione mykosalmowirem lub salmowirem. I od razu w tym samym czasie są szczepione na ospę. Aha. Tylko, że tu szczepię, a tu wcieram. Wcierasz na ospę w nogę, nie wiem. Tu i później są jeszcze szczepione raz na drogi oddechowe. Aha. Szczepionką linkospektinnie. No, ale to ile tam przed sezonem lotowym? Jakieś 2-3 tygodnie. 2-3 tygodnie. Aha. I gołębie nie są trenowane, że jak tam już początek lipca już trenują gołębie, nie. Gołębie są trenowane, jak się zaczynają loty oddziałowe, sekcyjne w kabinę, czyli to już jest sierpień, początek sierpnia, no to wtedy dopiero gołębie zaczynają treningi. Ale robisz to ze względu na to, że jakby chcesz trafić w ten moment 4-5 tygodni z formą, że jakby, no bo do końca czerwca karmisz gołębie bardzo grubo, mówiłeś, że one tu latają jak kury. Robią co chcą. No właśnie. Że nawet im się nie chce latać. I tak naprawdę. Ten miesiąc już, ten lipiec jest taki po prostu już takie przygotowanie do tych lotów. Już jest karma, już powoli, no tak troszkę jeszcze oszukuję, no bo to wiadomo, koszty karmy, żeby ich cały miesiąc jeszcze tak bezczynnie karmić tym ID, praktycznie 1,5 za darmo, nie? No tak. Tylko jeszcze tak już jakąś dietą, jakąś lżejszą karmą i już zaczynane są treningi koło domu. Zaczynają, są ruszane, już stawiane tyczka, już ich podganianie, tak żeby, no tak do godzinki zaczęły chodzić. I po prostu nie wywożę gołębi, ja uważam, to jest moje zdanie, że daję im dojrzeć. Daję im dojrzeć, żeby one się rozwinęły, żeby one poznały dobrze otoczenie. I w tamtym roku tak zrobiłem, było dobrze. W tamtym roku był pierwszy lot, jaki mój był treningowy, to był pierwszy lot w kabinie. Ciekawe. W tym roku 2 razy wywiozłem przed pierwszym lotem w kabinę. Wywiozłem ich i nie zrobiłem już takiego, jak tam niektórzy robią, 3 km, 5, 6, tylko pojechały najpierw na 20, później już na 30 i trzeci lot był już 50 w kabinę i potem już jechały 50, powiedzmy, na tygodniu i raz były tak, powiedzmy, wywiezione na 70 km, 80. No, a między lotami? Między lotami są wywożone też w zależności, tak jak gołębie stare, od jaki jest wiatr. Jeżeli jest lot z wiatrem, to są wywiezione, tak jak młode, są wywiezione raz, 2 razy. A jeżeli jest lot pod wiatr, to nawet i 4 razy, jeżeli mi czas na to pozwala. Czyli jakby wtorek, środa, czwartek, piątek. Tak. Rozumiem. Ale już, dlatego tak jak mówię, z tym wtorkiem, no nie zaczynają mi się nie podobać, bo zawsze są jakieś niespodzianki.
No i teoretycznie wtedy to karmienie może być mocne, no bo ten go tak. Cały tydzień jest praktycznie wieczorem. Dlatego tu jest, treningu. Jeżeli one by były stare, nawet trzymane na tej jedynce kilka dni, te cztery dni nawet, tak jak jest napisane w programie, i były tak intensywnie trenowane, to ja myślę, żeby im było za mało, nie? Jedzenia. No, za mało, no tych wszystkich, żeby to z tego wszystkiego wyciągnąć, nie? Przerobić. No tak, no bo siła musisz czegoś jakby czerpać. Dlatego mówię, no zrobiłem tak z tymi treningami na młode, że nie trenuję już tam nie wiadomo ile, tylko przed pierwszym tym wypaliło raz, wypaliło drugi. Dlaczego tak nie robić, tak? No tak. I zaoszczędzę dużo czasu i paliwa. A załóżmy... Puchar najwyżej z Orlenu będzie mniejszy. A załóżmy, jeśli w sobotę szykujesz gołębie na lot, czy z wiatrem, czy pod wiatr, karmisz gołębie młode? Nie. W ogóle? W ogóle. Aha. Jest tak... Ale co, w piątek dajesz na przykład do oporu wieczorem, czy... Normalną dawkę dostają. Normalną? Normalną dawkę dostają taką, no żeby się dobrze najadły. Mhm. Nie, że bo one to zjedzą, wiesz jak nie. No nie. Że będą siedziały i będzie wisieć to wolenie. Zjedzą tak, że już jak odchodzą, już tak już zaczynają sobie wybierać, szukać, kombinować, to wtedy kończy się karmienie. I po prostu nieraz jeszcze spróbuję w tym roku na lot okręgowy, dam im moczoną kukurydzę. Młodym? Młodym, no. Ale kiedy? Nie stosowałem tego w dzień wkładania rano. No. Dałem im moczoną kukurydzę, spróbuję to, a jeszcze nie powiedziałem, tak jak w lotach starych, jeszcze przy lotach ciężkich i maratonach dodaję im kukurydzy. Tylko takiej swojej. Nie normalnej, tylko swojej kukurydzy tam po prostu urwanej z kolb. Brat ma dużo pola. Także. Ale ewentualnie dokładasz to ileś razy tam w tygodniu, czy. No już końcówkę tygodnia. Końcówkę tygodnia. Dokładasz. No, dokładam. Aha. Nawet jest takie, że i tak mi się coś wymyśli, nawet i pół karmienia po prostu z kukurydzy, nie? Samej kukurydzy. Czyli tylko najpierw karmi kukurydzy. Najpierw karmi, bo tak to nie by chciał jeść. No później nie zjedzą. Nie zjedzą. Najpierw karmi, a później dosypuję karmę. Aha, w ten sposób. Nie? Okay. Choć zdarza się czasami, że już jest piątek, chodzę się denerwuję, bo nie chcę jeść, nie? Czyli są już naładowane i nie chcą iść, nie? Też niedobrze może. No jednak ale... lepiej wytrzymać do końca, tak żeby już w piątek... No to ciężko jest tak ułożyć. No ciężko. Ciężko. Niby był lot ciężki, one powinny wpieprzać, a on przychodzi ten ostatni dzień, co mu mogło się ich naładować. Ale już widocznie nie wystarczy. Ale jak widzisz, że w czwartek ci na przykład apetyt już tak, to jeszcze w piątek powtórzysz trening, żeby jeszcze ten apetyt... Z motywu właśnie, to najlepsza motywacja do żarcia to 50. No. 40 tak minut na pełnym sprincie. I jeszcze kwestia pierzenia tych młodych, przyciemnianych. U ciebie teraz to nie jest takim dużym problemem, bo one są przyciemniane, te młode wiosenne, normalne. Normalne, czyli, no. Czyli one tam mają powiedzmy ile piór w czasie lotu w skrzydle? To też zależy od gołębi. Aha. Bo są gołębie, które są na czterech zrzuconych, na pięciu zrzuconych, na sześciu, ale są gołębie, które mają pełne skrzydło. A są takie też? Są takie gołębie. I też zauważyłem, że to też zależy od, no tak jakby przekazywane było to. Czyli genetycznie. Genetycznie uważam, że... No a powiedz mi, te, które są na pełnym skrzydle, mają później problem wypierzyć się? No, moje takie zdanie jest, że co, jak on będzie miał stare trzy pióra, to będzie głupszy. No nie będzie. No pierwsza ale... roczna okręgu była na trzech starych piórach. A też miała trzy? Trzy stare pióra miała. Bo w zeszłym roku były gołębie zaciemniane od samego początku. I one były tak, powiedzmy, tylko na dwóch piórach rzuconych, na jednym, na pełnych skrzydłach. A w tym roku pierwsze trzy tygodnie były niezaciemnione. Akurat takich przypadków z tym, że gołąb się nie wypierzył, to już sporo nie ma to znaczenia. Było dokładnie. Tak, jeszcze no, tak chciałbym wytłumaczyć takim ludziom właśnie, co tam mówią, że spróbujcie lotować normalnymi, a nie zaciemnianymi. Nie zaciemniam po to, żeby one szybko leciały, po prostu tylko po to, żebym nie musiał na te opierzałki patrzeć. To jedno tylko na normalne pocztowe gołębie, ładnie spierzone. I żeby niepotrzebnie te gołębie nie traciły pobierania karmy na pierzenie, na ogrzanie się, tylko po prostu, żeby to, co zjedzą, to wykorzystały na treningi i na powrót gołębi z lotu. Tak jest. Także Piotrek, teraz zakończymy sobie ten temat. Przejdziemy jeszcze do powiedzenia kilku słów na temat aukcji. Zaprezentujemy też kilka tych gołębi, które będą dostępne. Gołębie na aukcję będzie przekazanych około 20-20 sztuk. Tak, gołębie od razu zaznaczę, że będą to dwie aukcje po 10 sztuk. No to już zrobisz tak, jak uważasz. Tak jest, będą to dwie aukcje po 10 sztuk gołębi. Oddaję Ci głos, co to będą za gołębie w ogóle? Tak, z lotników, z rozpłodowych. Powiedziałeś też, że połączyłeś sobie
specjalnie czekać do sezonu, do końca sezonu. To był taki mój pomysł, może troszkę był zły, bo one są troszkę może o miesiąc są za późne. Ja właśnie no, o miesiąc. Byłyby teraz idealnie spierzone, ładnie wyglądały. Takie niektóre jeszcze mają, wiesz, szyję troszeczkę tam niedopierzone, nie tym. No ale to był taki mój, jak ktoś mówi, widzi mi się. Poczekałem, żebym był pewny, które lecą. Widzę, że gołębie się pokrywają w tamtym roku te same, w tym roku te same. Czyli najlepsze gołębie po prostu rozpłodowe, choć były nie tylko, bo były parowane lotniki z lotnikami też. No ale widziałem, że przykładowo po tej lotniczce, co jest pierwszą lotniczką okręgu, był jeden młody wychowany i też miał po 3 lotach 3 konkursy. Nie? Dlatego będą wystawione młode z pierwszej lotniczki okręgu, co ma 16-25, jest parowana z rocznym samcem, co ma 8 konkursów, co ma 1 konkurs i 3 konkurs na okręg. To jest 2 takie młode. Będzie jeden młody, bo tylko jeden był, po moim najlepszym samcu rozpłodowym wnuku Brzydala, znaczy wnuku tego 90-85 to jest, bo to po tym, a ona jest z córką był parowany, z tą samicą, co jest w C kategorii liczona do Mistrzostw Polski. Jeden młody będzie po białej, po tej mojej, no jednej z najlepszych samic rozpłodowych. Po synie tego mojego najlepszego gołębia rozpłodowego 3052, który teraz jest u kolegi Radka. Tak, oddzięczyłem się teraz, dałem mu prezent syna tego gołębia. Jest parowany z siostrą. To pełną siostrą. Także też będzie taki właśnie bardzo, no bo o to w tym chodziło. I po tym będzie chyba 2 młode. Z takiego samego łączenia. Też imbred będzie na Brzydala. To jest oryginalny gołąb od Marka Trzaski, rozpłodowy. I samica też jest rozpłodowa. Ale to już jest samica, która jest wychowana u mnie. I jest sparowany z córką. Bo tu jest jako ojciec tej samicy po prostu. I jest, tu jest matka, siostra tej samicy po prostu, co jest... ta najlepsza lotniczka druga w C. A, wiem. No i tam w każdym rodowodzie to jest, no jak ktoś zna tego gołębie, to tam się to Brzydal będzie tam 6-7 razy się przebijał gdzieś w tym. Jeden, 2 gołębie będzie matka jest, to jest też rozpłodowa samica. Matka jest też wnuczka, ta wnuczka Brzydala. Córka po wnuczce Brzydala z tej gold, z tej złotej medalistki, a samiec jest od Krzyśka Rostka, z Tadeusza Pałki, z tej F-16 szpaki. Będzie też jeden mudek po wnuczce Brzydala, imbred, już tu jest imbred na Brzydala, też jest już tutaj tak samo ten mój najlepszy gołąb rozpłodowy. Po synie tego generała. No u mnie jest nazwany generał, ale to jest wnuk do generała, taki imbred. Także on ma tego generała 2 razy przy tym jako pradziadka. To będzie jeden młodek, bo jeden był. Będzie też jeden to taki rodzynek miał zostać u mnie, ale to jest czysty gołąb po całej parze od Marcina Kobieli. Jest po... z 20 roku samcu, po tym, który wydał tego pierwszego lotnika i trzeciego lotnika oddziału w 21 roku. Po tym rocznie jego, no ten roczny jeden jest drugim lotnikiem kategorii A. I samica jest, którą pokazywałem, niebieską, ona była przywieziona w tamtym roku. W tym roku ta para wydała 3 młode, 3 są po lotach. Już nie pamiętam dokładnie, ale 2 mają komplety, 1 ma 3 konkursy. Z czego ogólnie zostało, jest gołębi w tym roku 68, co nie mają mniej jak 3 konkursy na 4 wkładanie. Jeden gołąbek, którego nie dodałem, od mojego kolegi Łukasza Szafrańskiego, z takiej samicy, no jego najlepszej samicy, 425. Zaraz powiem, jakie ta samica miała konkursy, ale ona właśnie w połączeniu z tym samcem, ona była przez 2 lata z tym samcem, to była samica pożyczona. Wydała 7 młodych, 6 gołębi, jest na gołębniku lotowym, jeden tylko zginął przez 2 lata.
I ta samica jako roczna już miała 9 konkursów, była pierwszym lotnikiem oddziału, miała drugi konkurs na okręg, nie przepraszam, tak, miała drugi konkurs na okręg z 500 na 279, 2797 gołębi. I jako już dwuletnia samica miała 3 jedynki w jednym sezonie. Miała do B kategorii 3,98. Brakuje jej, no bo miała z dwóch 500 jedynki, dwie jedynki i brakuje jednego, tak jak mówisz, szczęścia na tym. Ale i tak, no, była pierwsza na ponad 3000 gołębi, szósta na prawie 2000 gołębi, pierwsza na 2700 i pierwsza na 1700. To taki ten, i naprawdę z tej samicy dużo gołębi jest i u kolegi Łukasza, i u mnie też pokazały, że te gołębie się naprawdę bardzo dobrze sprawują. Także teraz, Piotrek, zaprezentujemy kilka z tych gołębi, które będą dostępne na aukcji. Pierwszy gołąb jest o numerze 7495. 7495, tak jest. I teraz, z czego on się wywodzi? To jest młody po pierwszej rocznej okręgu, po tej niemieckiej 7591 i po samczyku 7552. Rocznym, który ma 8 konkursów i ma pierwszy i trzeci konkurs z 500, pierwszy ma z 500 i trzeci z maratonu. Ma dwa z dwóch lotów, dwa z hakiem do kategorii C. A matka ma 16 też do kategorii C. Tak jest. No jest ta samica, która właśnie poprawiłaby sporo ten wynik w kategorii C, no ale była poza 50. To jest jeden mudeczek. Kolejny mudek jest 12-22. Będzie prawdopodobnie samczyk. Nerwowy bardzo. Jest po moim najlepszym samcu rozpłodowym. O numerze 974. Takim podstawowym gołębiu na gołębniku rozpłodowym. I po jego córce. Po samicy 7928. Która jest liczona do C kategorii jako druga i jest dziewiątym lotnikiem okręgu w kategorii M i drugim lotnikiem oddziału w kategorii M w 22 roku. Jest tak, że to jest gołąb wychowany na pokrewieństwo. Na bliskie pokrewieństwo. Ten mudek, już taki najmłodszy z wszystkich, numer 16277, jest synem 10569, czyli wnuk Imbret do generała. Parowany był ze swoją córką, z trzecią lotniczką oddziału na młode. Tak, ale to jest trzecia lotniczka na młode rok temu. Rok temu, tak, w tamtym roku, no. 21. Kolejna młoda samica. Ona troszkę starsza jak tamte. Ma numer 1253. Mhm. To jest samica akurat po gębiach rozpłodowych, która była wychowana dla siebie. No ale że jedzie tam, gdzie musi jechać. To jest tak, to jest czysty gołąb po asie czystym. To jest gołąb po czystych gębiach od Marcina Kobieli. To jest po samczyku 20366, który w ubiegłym roku z białą właśnie dał pierwszego i trzeciego lotnika oddziału. Dał rocznego, który w tym roku na 6-6 miał, który sam mnie samego aż zaskakiwał, bo najdalej u mnie był dziewiąty. Jest pierwszym, drugim lotnikiem w kategorii A oddziału. I matka, która w zeszłym roku była przewieziona od Marcina. W tym roku po tej samej parze jest trzy młode, trzy po lotach. Dwa mają po 4 konkursy, jeden ma 3 konkursy. I troszkę się zmiędoliła. Kolejny młody to jest 12-33. Tak jest. To jest młodek po drugiej rocznej okręgu, drugiej rocznej oddziału i 10 rocznej regionu, a po samczyku jest wnuku generała,
prawnuku już generała, 7533. Jako młody miał 4 konkursy, jako roczny ma 5, ale ma pierwszy konkurs w okręgu na 730 km. Jako roczniak. Jako roczniak. I to też chyba będzie samczyk. Kolejny mudek to jest po mojej najlepszej rozpodowej samicy, po białej. No ona z normalnymi gołębiami niebieskimi daje takie gołębie, nie daje białych. No takie mają przebicia białe, tylko gdzieś tam w lotkach. Tak jest. Też taki nerwowy. Jeszcze jego numer podamy od razu. Numer jego to jest 7483. Tak jest. I to jest po tej samicy właśnie białej? Po tej białej i po jej synie. Jej syn jest to ojcem. Po tym synie. A syn jest znowu... jego ojciec jest od Marcina Kobieli niebieski. Ten 366. To, ojciec jego to jest pełny brat tego 7544 drugiego lotnika oddziału w kategorii. Także Piotrek, na temacie aukcji materiał sobie dzisiejszy zakończymy. Ja gratuluję Ci tegorocznych osiągnięć. No i życzę Ci w sezonie 2023 powtórki albo jeszcze lepszych wyników. I przede wszystkim zadowolenia z pracy z gołębiami. No, nie dziękuję, bo żeby nie zapeszyć. Tak jest. Także pozdrawiamy wszystkich hodowców. Dziękujemy za oglądanie. Wzajemnie. Pozdrawiamy. I życzymy wszystkim dobry lot. Udanego sezonu 2023. Pozdrawiam.